Powracamy, moi drodzy gracze i drodzy widzowie, powracamy na Nowokrąg, a dokładnie na przedmieścia portu New Dagger, na tak zwane ścięte wzgórze, gdzie to nasi towarzysze właśnie zbierają się po niedawno, właściwie chwilę temu zakończonej walce. Była to niełatwa walka, ponieważ po raz pierwszy od, właściwie po raz pierwszy od chyba tygodnia in game time dali o sobie znać ludzie, których tak naprawdę szukacie. Ludzie, którzy próbowali się już raz pozbyć Malwina i tak de facto można by powiedzieć próbowali pozbyć się Vincenta i Kae. Ludzie, którym postanowił przeciwstawić się Gareth, kiedy zdradził swoje ideały i postanowił uwolnić trójkę więźniów z celi śmierci tą pamiętną noc kilka dni temu w Casa de Comerade. Wtedy jeszcze w promieniach pełni Irsombry rozpoczęliście swoją przygodę. Tymi, którzy przypomnieli sobie, znaczy, którzy, nie, to się nie mówi, przypomnieli o swoim istnieniu i dali wam tym także trochę popalić na ostatniej sesji, byli niejacy synowie Masywu, którzy na poprzedniej sesji zwabili was w łapkę. Po tym jak przeszliście się po porcie New Dagger i porozmawialiście z panią szeryf, wywiedzieliście się o cenach rejsów statków w porcie, porozmawialiście z burmistrzem, postanowiliście pójść do tutejszej karczmy, żeby znaleźć przewodnika, który mógłby was zaprowadzić poprzez ciemny, pogrążony w wiecznej nocy wąwóz na północy w kierunku kryjówki niejakiego Mogoga, dowódcy herszta, można powiedzieć, tu grasujących w okolicy goblinów, którego postanowiliście złowić w zamian za cenę za jego głowę. Przewodnikiem tym miał się okazać nie kto inny jak Hutch, zwany Tarantulą. Mroczny elf z Eberonu, który przewodzi tutejszym łowcą potworów, tutejszym myśliwym. I poprzez kombinację przekonujących słów, sprytnych forteli oraz imponujących zdobyczy, jaką im było trofeum uciętej głowy wurga z traktu, przekonaliście go do tego, aby skorzystać z jego usług. Znaczy, on udzieli wam swoich usług. Jednak zanim mieliście okazję spocząć na odpoczynek i spotkać się z Hutchem następnego dnia, Malwin otrzymał tajną wiadomość przekazaną przez Żabola, którego uwolnił z więzienia, i Żabol może i odebrał mu całe złoto, jakie miał, okradając go, ale w zamian za to przekazał tajną wiadomość. Była to karteczka zwinięta, wyrwana kartka z książki, ozdobiona pocałusem z pomadki, i w środku był list od kogoś, kto podawał się za dawną kochankę Józefa Fina, tożsamości, którą Malwin porzucił dawno, dawno temu na Spelljammerze. I list zawierał w sobie obietnicę spotkania i na właśnie tak zwanym ściętym wzgórzu. Kiedy tam przybyliście, spotkanie przybrało bardzo szybko, bardzo tragiczny, można powiedzieć, przebieg. Mianowicie okazała się to być zasadzka zastawiona przez zmiennokształtnych, którzy twierdzili, że są na usługach niejakiego Melkora, czyli dowódcy synów Masywu. Organizacji, której tak naprawdę podjęliście się jako korsarze, jakby to powiedzieć, no
w jakiś sposób ich unicestwić, tudzież złapać, czy powstrzymać od dalszych działań na Nowokręgu. Rozpoczęła się walka, walka niełatwa, kiedy zmiennokształtni wyskoczyli na was z krzaków zewsząd. Ich dowódca, potężny dzikołak, który swoim dwuręcznym toporem kładł po prostu was prawie że jednego po drugim. Do walki dołączyła też niedawna kochanka Józefa, zwana Kilą, przemieniona w nietoperzołaka. Jednak dzięki heroizmowi i niesamowitemu sercu Malwina udało mu się ją powstrzymać od walki, kiedy postanowił zaryzykować, rzucić na szale swoje życie i objąć ją w swe ramiona. Walka nie wyglądała dobrze, mimo to wyszliście z niej obronną ręką i pomimo, że dotarła do was odsiecz z miasta, kiedy szeryf Frida Byron ze swoimi ludźmi przybyła wam z odsieczą, oni tak naprawdę przybyli już na gotowe, kiedy wy byliście już praktycznie, no wrogowie byli już prawie że w odwrocie. Niestety Kila w swojej szaleńczym, przemienionym ciele uciekła, odlatując z brzegu klifu i zniknęła gdzieś w nocy. Malwin jest nieprzytomny, leży na ziemi po tym, jak Kila... właśnie teraz nie jestem pewien, czy Kila zadała ostateczny cios, czy to był dzikołak, ale chyba to był dzikołak, bo Kila już była w odwrocie. Garecie, ty trzymasz w swoich objęciach Malwina i powiedzmy, że już tam nie męczmy się z tym heroizmem, masz po prostu 1 HP i 2 zmęczenia. Dobra. Kae, ty próbowałaś odczarować w jakiś sposób Kilę, rzucając na nią czar Protection from Evil and Good. Jaki to miało efekt, nie do końca wiesz. Wiesz, że na pewno Kila ocknęła się jakoś z tego szaleńczego transu i niczym ranne zwierzę uciekła w głąb nocy. Ty, Wincencie, no, Wincent stanowi po prostu małą artylerię na tym, na backline swoich towarzyszy. Jesteś teraz otoczony po prostu martwymi ciałami szakalołaków, których kładłeś jednego za drugim. I cała przyjemność po mojej stronie. I widzisz teraz tylko właśnie tą Fridę Byron, która jeszcze z wyciągniętym, przeładowując szybko rewolwer, krzyczy na swoich ludzi. I słyszycie, że krzyczy: zbierzcie ludzi, zorganizujcie ekipę. Obudźcie łowców, potrzebujemy poszukiwaczy, mamy zmiennokształtnego na wolności. Nie będzie mi tu żaden potwór bałętał się przy moim mieście i porywał ludzi. A wy? I tu wskazuję na was. Dobra, wy wracacie do miasta, nie ruszacie mi się z tej cholernej willi. Mam z wami do pogadania jeszcze. I jeszcze słyszycie, że krzyczy: łowców, powiedziałam, nie tego świra hacza. To Garrett trzyma Malwina w objęciach i: Malwin, słyszysz mnie? Obudź się. Tak go klepie po policzku i sprawdza, co z nim, czy on żyje, czy nie, bo tylko zobaczył, że jakoś oberwał i odciągnął go w ogniu walki. Tobie udało się go ustabilizować. Udało ci się przywrócić, tam napompowałeś, czy on zaczął oddychać, jest nieprzytomny, ale oddycha, no jest wycieńczony tak samo jak ty. Jeżeli dacie mu odpocząć bądź użyjecie leczącej magii, wtedy na pewno stanie z powrotem na nogi, na razie jest nieprzytomny. Zwracam się do Wincenta, który jest
najbliżej z nim. Nie można powiedzieć, że wszystko w porządku, ale stabilnie. Potrzebuję teraz odpoczynku. Vincencie, czy Wiktor zdoła unieść Malwina? Jeśli nie, musimy go jakoś przetransportować do Haciendy. Darby. Cóż, no, nie jest to projekt, który byłby na to do tego stworzony, ale chyba nie powinno być problemu. Przywołuję Wiktora i... Wiktor tam jeszcze puścił nogę szakalołaka, którego on tak idąc wypluwa tą nogę po prostu. Tak, tak, tak. I no, twój wierny towarzysz przychodzi do ciebie, czekając na rozkazy. Schyla się. I jak tak rozpłaszcza się trochę jak noszę. Okej. Okay. Czyli jakbyśmy mu pomogli, czyli tą powiedzmy ciągnącą część po ziemi unieść, to tak jakbyśmy we dwóch go nieśli. Tak, no możecie go po prostu, możesz... On jest też... musisz się zastanowić. To jest dość silny w ogóle. Jest silny, ale jest mały, nie? Więc chodzi o to, że po prostu ty możesz wrzucić na niego, tak jakbyś wrzucił nieprzytomną osobę na dużego psa, no nogi będą się ciągnąć, nie? Więc jest to jakiś sposób, na pewno mógłby też na przykład ciągnąć nosze, jakbyście zrobili takie, wiecie, prowizoryczne nosze. Nie wiem, czy macie do tego sprzęt, raczej nie. Ale jesteście w stanie w dwie osoby komfortowo nieść Vincenta. Vincenta byłoby ciężko, ale Malwina jesteście w stanie nieść. Okej. Okay. Bez większego Dobra. Problemu. To może zanieście go z Kaja. Ja jestem wyczerpany. Gareth toczy wzrokiem po polu bitwy, podchodzi do dzikołaka i zbiera swój sprzęt, który tam leżał. Tak, i... jedna twoja ręka jest po prostu, czujesz, że jest jak ból. Tak. Jest praktycznie prawie, że nie czujesz, jak zgniatasz palce, jak zamykasz palce. Nie jest złamana, jest po prostu niesamowicie obita po tym, jak on po prostu prawie rozbił twoją tarczę na pół atakiem topora. Czuję swędzenie w miejscach, gdzie moja moc zrosła mi rany. I podchodzę do niego tak złościowo, o ty masny synu, zobaczymy, co tam masz. I przeszukuję go. Aha. Widzisz, jak on na twoich oczach, ta jego forma lykantropia się powoli zmienia z powrotem w człowieka. Widzę to? Tak, widzicie to po wszystkich zmiennokształtnych, z którymi walczyliście. Teraz jak są martwi, powoli wracają z powrotem do ludzkiej formy. Okej, przyglądam się temu przy najbliższym szakalowaku. Jeżeli coś chcesz z tego wywnioskować, to nie wiem. To... Czy wiem, czy widziałem coś takiego wcześniej? Co wiem o zmiennokształtnych? O zmiennokształtnych, tak. Już raz zadałeś to pytanie, więc nic nowego z tego nie. Bo pytałeś się o zmiennokształtnych, kiedy Arvok o nich wspomniał w Dekomeradę. Okej. Okay. Czyli jeśli jakieś nowe wiadomości, to byś musiał się zagłębić w księgi. Okay. Sądzę, że dysekcja takiego drania może być coś podpowiedziała. Pytanie, co chcesz się dowiedzieć? Nie? Dokładnie. Na razie chciałbym go przeszukać. Przedmiot, no to nim. Jasne. Czyli przeszukujesz te szakalołaki, tak? Tak jest. Dobra. I ty, Gareth, robisz to samo z dzikołakiem? Tak, czyli investigation, nie? Jasne. Rzućcie investigation, obydwoje. Mhm. Obydwaj. 5. Krytyczna jedynka. Plus 5, 6. Wow. Plus 6, 7. Dobra, czyli znajdujecie tylko powierzchowne rzeczy, czyli no tak, jest ich ekwipunek. To nie jest trudne. Poza brońmi, które miały przy sobie, czyli ubiliście 3 szakalołaki, one mają przy sobie sejmitary i chyba łuki. Chwila, zaraz zobaczę.
Na pewno sejmitary, bo... Tak, tak, bo nimi siekały. Shackleware... Nie, mają tylko scimitary oraz... nie mają zupełnie zbroi. Widzicie, że mają na sobie tylko zwykłe, podróżne, takie ludzkie ubrania. Tak samo zbroi nie miał na sobie dzikołak, ale ma takie ciężkie właśnie z grubej skóry, futrem do środka, ubrania właśnie też podróżne. I ma przy sobie poza swoim dwuręcznym dość, no, formidable toporem, po prostu Great Axe, jeżeli kogoś interesuje taka broń, to ma też, widzicie, że ma no, swój plecak, można powiedzieć, i ty, Garecie, kiedy on tak? Po prostu widzisz na twoich oczach, po prostu jak balon, przebity balon, po prostu powoli zmniejsza się do ludzkiej formy, rozpoznajesz jednego z mężczyzn, których widziałeś po tym, jak wyszli z tego. Wyszli z domu po tym, jak spotkałeś swojego ojca, który. No, po tym, jak mu grożono. Dobrze. Jednego z tych warchołów mniej. Spotkał go koniec. Dobrze, że. Ale cieszę się, że wtedy na siebie nie wpadliśmy. No dobra. To Gareth bierze jego topór. Czy on broczy z ran krwią? W sensie, czy krwawi? Tak. Niekoniecznie. Znaczy... Nie, krwi nie jest zbyt dużo, bo większość z obrażeń, które mu zadaliście, to była jakaś forma magii, więc ma raczej po prostu wypalone dziury magią. Więc tej krwi nie jest zbyt dużo, ale widzisz, że bo pamiętam, że też obrywał psychic damage chyba od Malwina, więc na pewno trochę mu cieknie z uszu i z nosa. Tak, dostał raz psychic damage'em. Więc na pewno jakieś tam... W głowie popękały mu naczynka. W takim razie nie wiem, czy ktoś to tu widzi, ale wyjmuję nóż z cholewy, odcinam pasek materiału z jego ubrania, nacinam przedramię, przykładam do niego ten pasek, żeby nasionął krwią i obwiązuję wokół topora, który zabieram. Zabieram też jego plecak. Dobra. I skąd mu odciąłeś ten kawałek materiału? Jeszcze raz. Taki, wiesz, lniany pasek, czyli zakładam, że nie z tego jego ciężkiego, skórzanego ubrania. A dobra, tylko jak miał. Miał na przykład rękaw z koszuli, którą ma pod spodem. Dobra, to jak to robisz, to widzisz, że na przedramieniu, tak? To jest przedramię, dobrze mówię. Na przedramieniu widzisz niczym jak wypalony, niczym jak u krowy znaczony symbol. Wcześniej ten symbol. Zaraz go wyślę wam. Dobra, to przywołuję, najbliżej jest Kaja, prawda? Tak. Tak, ja jeszcze tam chciałem coś zadeklarować. Zanim dobra. Jasne. To ty tam ten symbol, ja go poszukam, co ty robisz, Kaja, w tym czasie? Bo Kaja, jak uciekała Kaela, to jeszcze chciałem wyśledzić lunetą. Czy jest w stanie sprawdzić, dokąd ona leciała, mniej więcej trajektorię, czy nawet, nie wiem, miejsce, w którym ląduje. Nie wiem, jak daleko leciała. Tak, jesteś w stanie ją śledzić. Widzisz, że... po prostu zagłębiła się w taki rzadki zagajnik niskich drzew gdzieś w oddali, jak wręcz nawet nie leciała, tylko bardziej jak niczym szybując spadła z tego zbocza, na którym się znajdujecie. Możesz rzucić, nie, właściwie nawet nie musisz, ty jesteś w stanie to jako sprawny nawigator ocenić, że może jakąś niecałą, może pół mili, jest jakby tak od was. To Kaja to jakby notuje, nie wiem, bierze tą mapę, zaznacza szybko, bo jakby chce wiedzieć dokładnie, gdzie spadła, nie? Jak coś. Jasne. Ty też właściwie widziałaś, że nie leciała zbyt zgrabnie. Raczej wyglądało to niczym pierwszy lot pisklaka. Taki, wiesz, raczej to było kontrolowane spadanie wręcz.
I rozumiem, że jak tam się zatrzymała, to jakby już jest w tym miejscu, tak cały czas? Domyślasz się, że jest w tym miejscu, widzisz, jak po prostu tam gdzieś te drzewa zakołysały się, kiedy uderzyła w ich korony i jeszcze widzisz parę mewronów rozdrażnionych, które podniosły się z tych liści, gdzieś tam przestraszone wielkim skrzydlatym potworem. Okej, okay. No to powiedzmy, że teraz jakby Gareth zahaczył, Kaja tak się wzdrygnęła i... Co Gareth? Kaja, chodź, bo... Ona tam jest, wiesz? Widziałam ją. Myślę, że już jej nie dogonimy. Mamy jakieś szanse? Co o tym sądzisz? No pół mili to przypuszczam, że jest do przejścia, tak? W jakim czasie roch? To nie jest daleko. Jest, znaczy... To jest godzina, bo nie... pół mili. To będzie mniej niż godzina, bo jedna mila to są co, 3,5 kilometra. To znaczy... Dla Garetha jest dwa razy dłużej. Garethowi zajmie to dwa razy dłużej, bo nie, jasne. No to jeżeli chcecie iść razem, znaczy, to nie, zajmie... Myślę bardziej, że Kaja, żeby tam poszła, no bo wiem, że tam... Ty możesz się szybciej poruszać po terenie jako łowca. Sądzę, że zajmie ci to niecałą godzinę, bo jeżeli takim szybkim krokiem, a jeśli truchtem, to nawet mniej. Okay. No bo co, ludzie normalnie poruszają się co 5 km na godzinę marszem. Ja ze szkoły na wieś 6 km 45 minut pamiętam, jak mi on no właśnie, no więc nie, to nie jest daleko. Dobra. Bardziej najtrudniejszą rzeczą jest to, że no, trzeba jakoś ten klif pokonać. A pod górę śniegu trzeba... czy nie? W dół akurat. Dobra, to jeśli dasz radę, to leć. A, właśnie, leć. Przekazuję jej proszek z pyłem. Może ci się przydać w tym terenie. Tak. Mm-hmm. Pixie Dobra, Dust. No, Kaja tylko skina w głową i w takim razie Kaja leci w tamtą stronę. Ale bądź ostrożna. Ale leci czy idziesz? Nie, na razie biegnie i tam próbuje. Dobra. Jakby Dobra, no to słyszysz za sobą jeszcze... Ej, a ty dokąd? Słyszysz głos. To Kaja próbuje stelfować w takim razie, gdzieś tam wystelfować. Dobra, znaczy czyli próbujesz hyc w krzaki zrobić, tak? Okej, okay. Ja to widzę i... Okej, okay, bo ja tutaj chciałem zdeklarować, że zaczynam pobieranie krwi od szakalołaka. Jasne. Więc rozlewam krew na bucie Freddy. W momencie, kiedy ona próbuje powstrzymać Kaję. Czyli advantage? Aha, że chcesz dać advantage, dobra. Tak, bo widzę, dobra, że... Dobra, czyli tam, tak. Wiesz, pobierasz tą krew i jakoś tak robisz, że taki strumyk krwi tak... Tak. Wiesz, akurat bokiem... O, przepraszam. Dobra, to... To rzucam. Okej, rzuć z advantage, niech będzie. A, czekaj, złą kostkę rzuciłem, Jezu, sorry. Kaja nie ma zmęczenia, więc... Tak. 20, nice. Not 20. Let's go! Pierwszy rzut. Dobra, nie, no to... pierwszy rzut, ale 20. No to po prostu struga krwi idealnie tak po butach tej. W oko jej po prostu. Nie, tak, nie, no ona ma takie, wiecie, zadbane wojskowe buty tutaj. Żołnierz po prostu poświęca butom niemalże swoje życie, więc jak tam tą krwią od razu zwróciła na to uwagę i tak patrzy na ciebie, Wincencie, i... A ty co? Moje buty! Proszę się odsunąć. Potrzebuję chwili na badania. Nie, zaraz udaję, zaraz że, to będziesz udaję, musiał badać sam siebie, kiedy z tobą skończę. W takim razie Gareth jeszcze w tym samym czasie próbuje przywołać Fridę. Dobra. Pani Byron, znalazłem coś. Dobra. Okej, okay, dobra. A, to jest ten symbol, tak? Okay. Rzuciłem na handouty, wrzucę też na arty. No kurwa mać, ale głów. To... Okay. Gdzie jest góra symbolu? No tam gdzie i. Okej, okay. Wiesz, z drugiej strony to jest strzałka, nie? Wow. To jest V no, i dziwnie, symbol ułożył się w strzałkę, która pokazuje 5, dokładnie 1. Zamek na wzgórzu. Dobra. W takim razie Gary chciałby przywołać właśnie panią Byron i pokazać jej ten znak. Czy go rozpoznaje. Dobra, no to rozdrażniona jeszcze się tam rozejrzała, ale nie widzi Kae. Kae, ty tam siup gdzieś w krzaki, znikasz jej z widoku, coś tam zaklnęła. Co jest? Nie mam czasu, mam tutaj zmiennokształtnego do złapania. Myślę, że mam jakiś trop.
Może nic, a może coś ważnego. Wydaje mi się, że warto poświęcić temu parę chwil. Podchodzi. No i co? Ten symbol. Co oznacza? Nic mi to nie mówi, ale nie wiem. A właśnie Garrettowi może coś mówić, czy... Możesz spróbować rzucić na religię bądź historię, ale będzie to trudny rzut dla ciebie. Dobra, to zaraz sprawdzę, co mi się bardziej... Oba mam płaskie. Dobra, rzucam. Cyk. 11. Go. 11. Nie wiesz. Też pamiętaj, że ma disadvantage, bo jesteś zmęczony. A, dobra, no to rzucę jeszcze raz, ale zakładam, że 11 i tak 11 już i tak jest za mało. O, było 18 drugie. No dobra. Dobra, w takim razie, jeśli nie potrafię rozpoznać, Frida jest wkurzona, to przeszukuję, czy w plecaku są jakieś przybory do pisania, żeby mógł go przepisać, bo zadeklarowałem, że swoje zwykłe rzeczy zostawiłem w sumie w chacie. Dobra. Więc nie mam przy sobie. No to. Przetrzepujesz plecak i rzuć proszę D100, jak to robisz. Dobra. Jak coś, to Garecie, wiesz, że Malwin zawsze ma przy sobie trochę. Okej, okay, dobra. Będzie 1 i 12 będzie. 12. To teraz Dex Saving Throw. O, oh, shit. No kurwa, bomba. Wow. Claymore! Claymore! Komiczna laska dynamitu. 5. Czujesz? 5? Tak. To jest Dex, ja nie mam Dexa. Okej. Włożyłeś rękę do tego plecaka i poczułeś, jakby tam było jakieś zwierzę, że coś cię jakby chciało złapać za rękę, ugryźć niczym szczur w worku. I nie zdążyłeś wyciągnąć ręki wystarczająco szybko i czujesz, że coś cię dziabnęło w kciuk. Zdajesz Constitution. O, dobra. Brakowało tego jeszcze do kompletu. Czekaj, to mi się liczy plus moje 2 dokona, nie? Tak. 10. Zdałeś. Pewnie na równo. Równo. W takim razie, jak tylko to czuję, to chcę jednak ten worek ściągnąć mu rzemienie czy coś, żeby zamknąć to, co było w środku. No dobra, no to nie wiesz, co to było, nie wiesz, czy to było zwierzę, czy po prostu jakbyś wsadził rękę, wiesz, w łapkę na myszy, ale nie ma żadnego odgłosu, nic się nie szamocze w środku, ale zamykasz, zaciągasz ten... Tak, worek. Dobra. To jest taki, wiesz, to nawet nie jest plecak, to jest taki worek na ramię podróżny. To jest taka torba. Torba taka, no. Dość duża, bo to był duży człowiek, ale po prostu taka dobra torba. To idę ze swoim znaleziskiem do Vincenta. To znalezisko mi bardzo ciąży, bo jestem bardzo zmęczony. I idę do Vincenta i mówię: Vincent, jak skończysz, tak patrzę, że tą krew spompowuje. Cokolwiek robisz, to będziemy mieli tutaj torbę do przeszukania. Uważaj, tam coś gryzie w środku, a ja... sorry, Malwin. I tak grzebię mu w kieszeniach, żeby kartkę z... Mam ostatnią kartkę papieru. Ej, ja w tym czasie jakby... ja w tym czasie pracowałem przy szakalołaku, wyjmowałem kolejne buteleczki, wiolki, trochę płynu z jamy brzusznej, trochę krwi z żył, może jakiś tam wyciek zza rdzenia mózgu. To wszystko tak grupowałem po kolei i w tym czasie też doglądałem Malwina leżącego obok, jakby sprawdzałem, czy jasne, no to czy jedną leży, parą rąk pracujesz nad szakalołakiem, drugą sprawdzasz co jakiś czas puls Malwina. Malwin jest stabilny, ale potrzebuje albo jakiegoś kika magii leczącej, tudzież odpoczynku. Okej. To zostawiam na razie Vincenta, jak jeszcze nie skończył. Wór niech tutaj zostawiam, tylko Vincent, pilnuj. Pilnuj wora, okej? Okay? Co w nim jest? Jeszcze nie wiem, ale trzeba go ostrożnie otwierać. Już się przekonałem na tym, na własnej skórze. Zaraz wrócę. I
idę skopiować symbol z użyciem kartki, którą mam od Malwina. Dobra, więc tak. Jeszcze przy okazji, jak tak przeszukujecie pokonane istoty, znajdujecie w sumie 67 sztuk złota. 67? Tak, ale po prostu z każdego zebraliście i to były po prostu, każdy miał przy sobie trochę, bo macie 4 ciała na polu bitwy. Dobra. I też macie o tyle szczęścia, że szeryf jest zajęta czymś innym, że nie patrzy, jak szabrujecie te zwłoki tak naprawdę. To będzie 16 i 3 czwarte na głowę. Czyli 16 i powiedzmy 8 srebrników zaokrąglając w dół najlepiej. Dobra, to... A w sumie tylko ja i ty szabrowaliśmy, więc na razie możemy podzielić na nas. Na pół, dobra, okej. Okej, rozumiem. Aha. Znaczy... No, jeszcze nie przekazaliśmy wam. Nie, dobra. Spoko, się śmieję po prostu. Okej. Ja tych szakalołaków, tego gostka, więc wiesz. Malwin słyszy pieniądze się budzi, what the fuck. Dobra, i na razie widzicie... monety to nie są monety z Trójkontynentu na pewno. Okej, dobra. Ale na razie nie poświęcam temu większej uwagi, notuję fakt. No i próbuję ten symbol kopiować. Udaje ci się go skopiować w jakiś sposób schematycznie, bez większego problemu. I też, jak już wiesz czego szukać, widzicie, że podobne symbole ma reszta szakaloczłeków na sobie. Dobrze. To wracam i do Vincenta i pytam się go, skończyłeś? Cokolwiek robiłeś już? Tak, myślę, że tak. Dobra. Zajmijmy się może tym twoim małym podarunkiem. Dobra, tylko Vincent, uważaj, może na te twoje kitynowe łapy będą trochę tutaj bezpieczniejsze. Otwórz, ja będę stał w pogotowiu i wyciągam sztylet gotowy do ciosu. Wzniesiony. Możemy też zrobić to. Okej. Okay. Non-lethal shocking grasp. Na worku. Razisz worek prądem. Tak, shocking graspuje go non-lethal. Czy garbowana skóra przenosi prąd? Czary można non-lethal też deklarować? Niektóre tak, no ale... Nie wiem, to jakby... Brzmi fajnie, więc rule of cool może. No ale w sensie... pytam, bo ja też bym chciał wiedzieć. Chciał wiedzieć, tak. Są pewne ograniczenia, tak? No shocking grasp możemy założyć, że jak paralizator jesteś w stanie zrobić non-lethal, ale na przykład chilling touch, który jest nekrotyczny, ciężko. Mówią, że nie da się non-lethal. No teoretycznie się nie da, ale to jest trochę... A zawsze graliśmy tak, że się nie da. Zasada zero jest tak zwana. Jak uważasz, jak ktoś to... Bo mnie to interesuje. Dobra, to... powiedzmy tak, zależy od czaru. I będziemy to po prostu rulować, bo to nie ma sensu robić jakiejś ogólnej zasady, bo to jest mega różnie, nie? To można rozumieć. Bo na przykład katapult... To zależy, w co trafisz, tak? Jakby, no, czy po prostu poślesz komuś stół, czy nie wiem, krzesło w głowę, czy w brzuch, tak? Albo no nie wiem. Podobnie Eldritch Blast, teoretycznie mógłbyś komuś strzelić po nogach force damage, no ale... Dobra, to rzuć na arkanę, jak wiesz, tak jakby, że próbujesz... Rzuć na swój spellcasting ability, jakby wiesz, że po prostu robisz, jak coś próbujesz więcej ze swojego czaru wycisnąć. Okay, spellcasting ability to będzie... Inteligencja. Aha, dobra. Na karcie powinieneś mieć wpisane. Czyli... 8 plus mój int? Plus int plus proficiency. Czyli... 16. 16, dobra. W sensie... Wiesz, zamiast wszystkich organów produkujących elektryczność na swoim ramieniu używasz tylko połowy. Zakuło cię, jak to robiłeś, bo to jest, wiesz, normalnie się tego nie robi.
ale wiesz, trochę iskr cofnęło ci się z powrotem do ręki, ale poraziłeś ten wór. I tylko ja sprawdzę jedną rzecz. Rawhide. Spoko. Teraz będziemy liczyć ciepło wygenerowane i temperaturę zapłonu tak, skóry. Tak, czy po prostu, czy zapłonie teraz. Nie, dobra. Nic się nie stało ogólnie. Nie zaszamotał ten worek. Iskry przeszły po nim. Okay. Zapachniało paloną skórą. Kiedy po prostu tak, wiesz, zrobiłeś, jak się podłącza bardzo duże napięcie do drewna i się robią te znaczki w kształcie piorunów. To ty tak ten worek teraz trochę ozdobiłeś, ale... no, ale nie, okay. Nic się nie zadziało. Nic nie zabyło też ze środka. W takim razie wyjmuję kamyk, który w moich rękach zaczyna świecić, gdy pokrywa się śliską substancją. Wie, trzymam w jednej ręce, żeby sobie oświetlić, a dwoma otwieram worek powoli. Okej. Okay. Zaglądając do środka. W środku widzisz taki po prostu, jakby się można było spodziewać, tobołek podróżny. Jest tam jakieś ubranie na zmianę, może gacie. Jedna koszula dodatkowa. Widzisz też takie zawiniątko, które domyślasz się, że są to racje żywnościowe w jakiegoś rodzaju. Ale widzisz też jeszcze pudełko metalowe podłużne, które od razu zwraca twoją uwagę. Jest to właśnie takie, taka... ty to rozpoznajesz od razu i od razu spodziewasz się, co będzie w środku, że to wygląda jak pudełko takie na strzykawki. Taki junkie kit. Okay. I widzisz jeszcze jeden obiekt, który z ciemności szczerzy się do ciebie zębiskami. Mianowicie w środku widzisz, że leży bardzo dziwny obiekt. Mianowicie widzisz niczym sztuczna szczęka o dziąsłach z metalu, a w te dziąsła zaaplikowane są prawdziwe te kły jakby jakiejś bestii. Okej, czy to jest taka sztuczna szczęka, tak? Tak. Czy widzę, żeby to było... Czy to jest jakaś istota, czy to jest po prostu... Nie rusza jakby... się. Okej. Rzucam kamyk na ziemię, gdzie... Trochę oddalam się od tego miejsca, gdzie leży Malwin. Znajduję jakieś miejsce, gdzie jest trochę ubitej ziemi. I wysypuję zawartość. Dobra, no to jak wysypujesz, to po prostu wszystko upada na ziemię. Lekki szklany odgłos z tego puzderka, ale raczej się nic nie zbiło. I ta szczęka widzisz, że tak jak na sprężynie, jak taka nakręcana, po prostu odbiła się parę razy, kłapiąc od trawy. Okej. Okay. I nie ucieka, nic nie ten. Nie rusza się, nic. Dobra. Garrett miał po prostu pecha. Bo włożył, jak wkładanie ręki do worka pełnego noży. Tak patrzę, okej, okay, no dobra, to... Ugryzło cię. Teraz już sam, nie wiem, Vincent. Ja wiem, weź ty to dotknij, spróbuj. Nie podpuszczam cię, ale... Wow. Patrzę na niego złoto z niedowierzaniem. Złoto powędruje do jednej osoby tylko jednak. No, nie każę ci brać za zęby, Vincent. Próbuję od drugiej strony. Ja nie mogę, chyba nie mam szczęścia do tych przedmiotów tutaj. To zresztą jakieś dziwne artefakty, puzderka, to twoja działka. Ja już się może zajmę Malwinem. Tak, zdecydowanie. I tak być tylko dla ciebie prostsze zadanie. Udaję, że nie zrozumiałem, o co mu chodzi. I zajmuję się Malwinem, chcę go postawić tak, żeby już go do haciendy odeskortować.
Sam nie dasz rady, jesteś zbyt zmęczony, no ale jesteście w stanie w dwie osoby go prowadzić. Mm. A jeszcze ten, chcę pozbierać te rzeczy. Jeśli chodzi o tą szczękę, biorę ten wór. Mm-hmm. Jakby przekładam go na dwa razy, żeby był grubszy. Mm-hmm. Jakby tak w... No wiem, że tak chwytasz ją w ten wór. Bardzo no. delikatnie, uważając na to, żeby mnie nie udziabnęła do tego wora właśnie. No, ona się nie rusza w żaden sposób. Najgrubiej jak się da. Nie widzisz, żeby się tak. ruszała ani nic. Ale dostrzegasz, że ona ma w środku taki podobny mechanizm jak ta, jak łapka na myszy. Okay, można, okay. Można by ją uzbroić w pewnym sensie. A, w ten sposób to działa. Dobra. I tam, gdzie jest ta, wiesz, ta taka sprzączka, gdzie normalnie kładzie się serta, jest w kształcie takiego rozdwojonego języka. Nice. Więc to przykładam do innej torby, owiniętej grubo. I sięgam po pudełko na strzykawki. Dobra, no to masz też takie. Rozpoznajesz to od razu, o co tu chodzi. Jest nawet trochę ciężkie, byś powiedział. Otwieram je. Otwierasz. No w środku jest wyłożona czarnym aksamitem pudełko i widzisz dwie strzykawy, takie dość duże. Wielorazowe strzykawki, w tym takim starym stylu, tak, że są kółeczka, gdzie wkładasz palce, żeby komuś zrobić zastrzyk. Jedna jest całkiem pusta, druga jest, widzisz, pełna, jest napełniona i widzisz w niej taki, wręcz jak otwierałeś, to białe światło padło z tego opakowania, kiedy w środku widzisz jakiś strzykawkę dość dużą, wypełnioną srebrzystym płynem, który ma taką wręcz metaliczną jakby smugi. I widzisz też, że rozpoznajesz to jako jubiler, jako Zigshield. One są wykonane ze srebra. Nie są z metalu jakiegoś, nie żelaza, stali czy czymś. One są ewidentnie ze srebra. I obydwie mają podobny symbol jak ten. Zdecydowanie warte dalszych badań, Garecie. Cieszę się, Vincent, ale wydaje mi się, że Malvin nam się zaraz tu wychłodzi. Dobrze byłoby go już odeskortować. Ale jeszcze i tutaj konspiracyjnie jeszcze Kae poszła na rekonesans. Nie wiem, czy możemy ją tu zostawić. No ja, kiedy ty tam to wszystko robiliście, szeryf wykrzykiwała rozkazy do swoich ludzi. Widzicie, że z miasta przybiegła znajomi wam już łowcy. Niektórzy z nich jeszcze szybko jedząc jakieś ostatki kolacji albo zakładając spodnie w biegu. I są prowadzeni przez właśnie jednego z dwóch pomocników szeryf. No i ona tam wykrzykuje, że mają do złapania zmiennokształtnego, nietoperzołak udał się na południe do... Nie południe, zachód. Tak, udał się na zachód, do zagajnika. Podzielicie się na dwie grupy, wykurzymy go i złapiemy. Dobra, i spogląda na jeszcze jednego deputy. Jest to... Widzicie, że trudno ocenić, czy jest młody i ma po prostu taki zarost, jak nieogolony jest, czy jest po prostu takim starszym człowiekiem, który wygląda bardzo młodo. I mówi do niego, Griego, ty odprowadź tutaj panów z powrotem do willi, nie spuszczaj ich z oczu, tak jak zresztą całą noc. I spojrza jeszcze na was i... Patrzy na Malvina. Dobra, zanieście go w bezpieczne miejsce. Nie ruszacie mi się. Nie ruszacie mi się całą noc z tej willi. Mamy do pogadania. Nie zamierzam. Jestem taki zmęczony. I biorę ten topór trochę, który cały czas mam, jako taką kulę trochę. Sobie go wkładam pod pachę i idę z nim. No, jesteś w stanie, bo on jest duży, dwuręczny. Czekajcie, muzykę trochę przesadziłem.
O, może być i ściszę trochę dźwięki lasu. Dobra, czyli udajecie się z powrotem do willi pod baczną obserwacją Grego. Czy coś jeszcze robicie w międzyczasie? Ja nie. Czekajcie, bo Barto, ty coś mówisz? Sorry, tak, przepraszam. Miałem wyciszony. Doglądam jedynie swoich ran idąc. Dobra. Nie robię tego szczególnie ten, ale zostałem trochę pokiereszowany, więc... No, jesteś poobijany w kilku miejscach. Wgnietli ci pancerz. Tymczasem Kae. Kae. Kae próbuje wystelfować do Kaeli. Nie wiem, czy to jest... O kurwa. W ogóle możliwe, ale... Dobra, czyli ty, korzystając z ciemnej nocy, światła gwiazd i gęstych zarośli, przesuwasz się w kierunku, gdzie widziałaś upadającą kilę. Tak. Pytanie, czy ten jakby klif to da się obejść, czy nie ma sensu, bo... Znaczy, lepiej go obejść. Znaczy... Możesz się też po nim zejść, ale to będzie dość... Nie, to wydaje mi się, w sensie... On nie jest aż taki gigantyczny, tak? No bo to jest tylko takie ścięte wzgórze, więc on ma... On patrz, tu się już kończy powoli, nie? Po prostu zastanawiam się, czy użyć tego pixie dust. Od ciebie zależy. A pewno, jeśli użyjesz pixie dust, to dolecisz tam w mgnieniu oka wręcz. No bo... To myślę, że to jest warte. To jakby Kaja, widząc ten cliff, stwierdza, że no Garrett jej dał, pozwolenie jest, że tak powiem, starszego brata, więc po prostu tyk, pixie dust i Kaja. Znaczy właściwie ona nie chce lecieć, tylko ona chce spaść z tego, taki flip-off trochę no chce to zrobić z tego Kaja, opisz, klifu i dolecisz. Jak używasz wróżkowego pyłku. No to Kaja wyciąga ten pyłek, po prostu robi tak puff, tak wiecie, jak taki glitter się rozrzuca, żeby tak ją po prostu spadł po niej. I widzicie, że tak troszeczkę jak ten. Nie tak. Widzą, bo masz krytyczne 20 na stealthie. Tak. Ale tak normalnie tak całe ciało takie lekko drży, tak po prostu tak się takie wiecie, tak trochę gumowate się robi. I on tak się zsuwa po prostu jak taki gołąb, tak ci zsuwa się z tego z klifów. Czujesz, jak stajesz się nieważka. Przez chwilę spięły ci się twoje mięśnie, bo to jest nieprzyjemne uczucie dla kogoś, kto jest doświadczony w podróżach po flogistonie, że jednak jak wypadasz z nieważkości, to jest prawie że pewna śmierć, ale orientujesz się, że możesz kontrolować ten lot. I Barto, przypomnij, bo ty masz staty tych przedmiotów. Przypomnij, jaka prędkość i na jaki długi czas. Nie już może otworzyć dokument. Bo klasyczny pixie dust jest 30 feet jak coś i minuta, ale nie wiem, czy to jest to. Ten jest chyba trochę inny. 30 stóp minuta, tak, zgadza się. Dobra, okay. No to tak naprawdę daszują, jeżeli wiesz, tak spływasz, to on przestanie działać, jak wylądujesz tam na końcu tego klifu. I niczym Piotruś Faun z legend czytanych dzieciom na Nowokręgu spływasz w świetle księżyca, znaczy w świetle Irsombry wzdłuż tego klifu i cichutko lądujesz na suchej trawie poniżej. No i przed tobą jeszcze parę minut marszu, no właśnie paręnaście minut marszu, zanim dotrzesz do tych krzaków, niskich drzew, gdzie widziałaś lądującego nietoperzełaka. No to leci do niej, próbuję tam zdaszować w sumie. To rzuć jeszcze raz, proszę, stealth. No 14 plus 6, 20. Pff.
Dobra. Może to i nie są może to i nie jest pokład statku i nie skradasz się w odmętach flogistonu, żeby zabordażować następnie niespodziewający się niczego statek, ale tutaj talenty skradania są przydają się tak samo jak wszędzie indziej, więc bez większego problemu docierasz do pierwszych drzew tego zagajnika. I słyszysz dzięki swojej dość wysokiej pasywnej percepcji słyszysz ciche łukanie z pomiędzy liści. No to jakby podchodzę po cichu i tak daję o sobie znać i robię taki musimy się ukryć. W odpowiedzi spośród gałęzi gdzieś nad tobą słyszysz kto idzie? To piratka, którą prawie dzisiaj poharatałaś. Proszę, nic mi nie rób. Ja nie chciałam. No, domyślam się, siostrzyczko, ja też jestem tutaj ofiarą pewnej klątwy, także okay. Rozumiem, przez co przychodzisz. Rzuć na przekonywanie i adwentycz, bo mówisz prawdę i tylko prawdę. 16 albo... No Jezu, ja rzeczywiście nadaję albo, z The Void, poczekajcie. Albo 9, czyli 16 plus przekonywanie, 17 będzie. A nie, właściwie fajnie. 17? Tak. Dobrze, no to słyszysz, ja naprawdę nie chciałam, przepraszam. Oni zmusili mnie. Potrzebuję pomocy i nie mogę zejść. Widzisz, to patrzę. Patrzysz okay. W górę i widzisz właśnie starszą kobietę w resztkach ubrania, które zostały rozdarte podczas przemiany i widzisz, że siedzi taka na jakiejś takiej grubszej gałęzi przytulona do pnia. No dość dużą wysokość nad ziemią, kiedy utknęła wśród gałęzi. To mam trochę liny ze sobą w ekwipunku, więc znaczy próbuję wejść na drzewo, ale jakby jednocześnie jakby tą linę przewiązywać tak po gałęziach, żeby umożliwić jakby jej zejście. Jesteś, wiesz, doświadczoną czarynarką, możesz zarzucić tam linę i spróbować się wspiąć. Kila patrzy na ciebie przerażona, obserwując, co robisz, ale jest zbyt jakby przerażona wysokością, że się trzyma kurczowo tego drzewa i widzisz, że ten stara się też za bardzo patrzeć na ciebie, a nie patrzeć w dół. Słuchaj, będzie tutaj stado po prostu jakichś żołnierzy od Fridy, także lepiej zejdź. A ona, ale dlaczego? Ja nic nie zrobiłam. No... Oni chcą cię upolować, jesteś nietoperzycą. I ona, jak to mówisz, to słyszysz, że rzewnie zaczyna chlipieć. Cicho. Chcesz, żeby cię znaleźli? Ze mną masz jakieś szanse, jakiekolwiek. Nie wiem, czy Malwin, Józef cię przyjmie z otwartymi ramionami, ale... No, nie wiem, czy widziałaś, ale on cię nie atakował, więc... Ja to załatwię, ja to rozwiążę. Chociaż kogoś z jakiejś klątwy chcę wydostać, skoro nie mogę siebie. To widzisz, że no i twoje słowa są w pewien sposób kojące. Na pewno to też to, jak powiedziałaś o swojej jakiejś klątwie czy coś, ona widzisz, skinęła głową i wyciąga do ciebie rękę, żebyś pomogła jej zejść. No to próbuję pomóc. A przy okazji, jak jeszcze na to drzewo wchodzę, to chciałem tak rzucić okiem, czy w ogóle to są jakieś, nie wiem, domostwa, czy nie wiem, jakieś może jaskinia, czy coś, no bo... Stąd... Dobrze, rzuć na spostrzegawczość. Okay. To jest... Pasywna ci tutaj nie pomoże. Dobra. 20! Nice! What the fuck? Dobra. Let's go. Jest dużo miejsc, w których można by się ukryć. Widzisz na pewno w tym klifie skalnym niedaleko, widzisz na pewno jedną przynajmniej jaskinię. Takiego typu rozpadlin jest wiele w porowatej tektonice trójkontynentu, gdzie
No, jest to tak naprawdę zlepek tysięcy mniejszych asteroid, więc takiego, on jest prawie że gąbczasty. Dlatego na pewno nie trudno byłoby znaleźć jakąś taką dziurę. Ale widzisz też jeszcze na sąsiednim wzgórzu, na jego szczycie znajomy, widziany was wcześniej, dziwny budynek. To jest, wygląda jak wieża, a dokładnie taka niska drewniana wieża. Niczym młyn bez śmigła. Mhm. No dobra, to jakby myślę, że w tamtą stronę pójdziemy. No to pomagam zejść Kili. A, jeszcze wspomnę, sorry. Pamiętasz, że za tym wzgórzem jest też jeszcze chata zielarza, w której widzieliście palące się światło, jak szliście tutaj. Dobra, to do zielarza. Okej. To pomagam zejść Kili, pokazuję, żeby było cicho. I staram się jak najszybciej ją wyprowadzić właśnie tam w tym kierunku. Najpierw w stronę właśnie tego młyna, żeby może się tam ukryć a później w stronę chaty zielarza. Dobra, to rzuć proszę na stealth. Nie masz disadvantage'a, bo jesteś tym... jesteś rangerem, więc możesz prowadzić też innych stealthując, ale będzie trochę wolniej. Dobra. Rzucam. 9 plus 6 będzie 15. 15, dobra, ja rzucę ekipie, która was poszukuje. Wystarczyło. Ile było? 15 było. 15, dobra, więc przesuwacie się w ciemnościach przez krzaki i w pewnym momencie słyszysz, jak, nie wiem, szliście akurat może przez jakieś jeżyny albo jakieś innego rodzaju odpowiednik, kosmiczny odpowiednik, i jedna z gałęzi tak trzasnęła Kile prosto w twarz i ona jęknęła tak w ciemnościach, ale ty w porę zamykasz, po prostu zaciskasz jej usta i wtedy po prostu słyszysz, jak gdzieś w ciemnościach: ej, słyszeliście coś? Oni tak, cisza. To my też cicho. Nie, nic nie słyszę. Chyba nam się... Wydawało mi się. To pewnie tylko wiatr. I widzisz, jak gdzieś właśnie z zagajnika obok wyłania się kilku łowców i mają... Ty ich widzisz w ciemnościach. Oni idą bez latarń, nisko przy ziemi, uzbrojeni w kusze. Jeden z nich nawet ma muszkiet, długą po prostu lufę. Widzisz, jak błyszczy w świetle korony Irsombry, a za nimi trochę dalej widzisz Tom. Szeryf Byron, która idzie oświetlając sobie drogę swoim rewolwerem, który świeci się w ciemnościach niczym latarnia, i przy niej jeszcze idzie jej deputy, trzymając ją za ramię, żeby się nie zgubić w ciemnościach. Czy jest szansa, żeby im się wywinąć i iść jeszcze w stronę zielarza? Oni was mijają. Okej, dobra, super. Okej, no to poczekamy chwilę, aż nas miną. 14 na survival mini. Wow, okej. Wow. Poczekam, aż nas miną, aż będzie bezpieczny moment i stealthujemy dalej w kierunku chaty zielarza. Dobra. To rzuć jeszcze raz na stealth. Ale już ich minęliście. 8. No dobra, 8 plus 6, plus 6 będzie 14. 14. Dobrze. Przez resztę mijacie ich. Udaje się wam przejść koło nich. Nie wiem, jeszcze nie zostawiliście śladu, ale na pewno udało się wam na razie ich wyminąć. Oni idą dalej do miejsca, gdzie widzieli opadającego zmiennokształtnego. I po w pewnej chwili docieracie na tyły chaty zielarza. Wychodzicie z takich... Widzicie, że chata jest... To jest bardzo prosta chata, kryta mchem. Złożona masz wrażenie, z desek zabranych z wraków statków i nawet nieokorowanych kłód, ale dookoła niej znajduje się dość obszerne, małe poletko, na którym nawet w
w świetle księżyca widzisz lekko fosforyzujące magiczne rośliny. I widzisz też kurnik, z którego słychać ciche gdakanie. Mhm. Czy tam jest jakieś tylnie wejście do tej chaty zielarza, czy coś? Czy... Tak, widzisz, że jest tylnie wejście, ale trzeba byłoby przejść przez... przejść prosto przez ogródek. Ja dobra, to jedziemy głównym wejściem, ale też cały czas stealthując i tam. Dobra. No chcę podejść do drzwi i w sumie nawet je otworzyć tak po cichu, żeby dobra, nawet nie pukać, no to, tylko... Bez większego problemu udaje ci się tam przechnąć, ale słyszysz jak za siebie Kilek, kiedy ona, ale co ty robisz? Czemu do zielarza? Ukryjemy cię i potem tu przyjdziemy zresztą. U niego to pijak, on mnie wyda od razu. Zrobi wszystko za alkohol. No to może my mu damy więcej alkoholu. A masz jakiś? Mam złoto? Czy patrzę, czy mam w ekwipunku coś. Jemu tylko w głowie bimber. Dobra, coś... Przypomnę sobie, jak Malwin gada z takimi ludźmi i może coś wymyślę. Chyba, że masz lepszy pomysł. I ona... Nie wiem... Nie... Nie, chyba nie możemy wrócić do miasta. Nie możemy. Dobra, wchodzimy. Trudno. Dobra, no to... Naciskasz na drzwi. I tak naprawdę zanim dobrze je ten, to słyszę, jak one... zazgrzytały na... Nawet nie ma zawiasów. One są po prostu na takich zawiasach z liny powieszone. I ze środka słyszysz jakieś zwierzęcia. Klienci. I słyszysz cicho bądź. Klient przyszedł. Co? Wika trochę głośniej. On głośny. No słyszysz ciężkie kroki po tym. I drzwi, najpierw po prostu czujesz, że drzwi otwierają się na oścież, one się otwierają do zewnątrz. Właściwie nie, one są tak proste, że się po prostu jak wahadło w obydwie strony, coś na nie popchnęło i pierwsze co widzisz, wyskakuje na was po prostu najbardziej włochaty, skudlony i najbardziej przerażający, jak się da, fox terrier. I to, co brzmiało jak bardzo głośne szczekanie, teraz jest takie... No to nie jest wcale takie głośne szczekanie. To jest po prostu bardzo... ale szczeka na was po prostu pies. A za nim w tle... na tle jednej, jedynej... Nawet nie lampki, tylko fosforyzującego grzyba widzisz ogromną, orczą sylwetkę. Odzianą w taki ubranie praktyczne zrobione z związanej ze sobą kawałków kory i mchu. Witam, panie zielarzu. I on... Kim jesteś? I on patrzy... Panna Mort? Ale... Panna jest chora, potrzebuje lekarza. No, nikogo więcej tutaj nie widzę w okolicy. I przyszliście do mnie? Tak. Słyszałem, że jesteś najlepszy. W okolicy. No tak. To coś nowego. Dobrze. Chwila, potrzebuję chwili. Dobra, połóż pacjentkę na ten. Połóż ją gdzieś tam i pokazuję jakieś łóżko takie. To też jest po prostu rama z drewna i tam jest po prostu siennik. Nawet to nie jest siennik, to jest siano. Czy tu widać, czy to jest jednopiętrowy dom, czy to jest jakaś piwnica, czy coś? Czy... Jest jednopiętrowe, ale widzisz, że jest klapa do jakiejś... Trudno to nazwać piwnicą, to jest prawdopodobnie dół w ziemi wykopany. Słuchaj. W klepisku takim po prostu. Okej. Okay. Słuchaj, zielarzu, musimy pannę Mort, jak ją nazywałeś, ukryć, ponieważ jest poszukiwana. I on tak, poszukiwana? Ale za co? Kto jej szuka? Jak jej szuka, to chyba... No to ją znaleźli, nie? Nie, no słuchaj, no bo to jest taka sprawa, że ma jej nie znaleźć. I ty mi w tym pomożesz, przyjacielu. Co? Dlaczego?
Padlo Bord, kto to jest? I on, i widzisz, że on, Rol, dobrze, słuchaj co mówi, potrzebuję twojej pomocy. Możesz, mogę tu zostać na chwilę? Ja tak, no ja nie wiem. Ale, no ale dobra. Słuchaj panie Zielarz, podobno pan lubisz dobrze wypić. No lubię, lubię. Ale co, tak mówią w wiosce, tak? Że ja tylko piję, he? Nie. Tu chciałem znaleźć dobre rozwiązanie, bo mój kolega Vincent to ma taki kubełek, co z niego można w nieskończoność po prostu lać tam jakieś mleko, alkohol. No to jest takiego pijaka mnie masz? Ja sobie czasem lubię golnąć, ale bez przesady. Ale chodzi o to, żeby nie musieć chodzić na rynek czy coś, tylko jest, będzie w domku. Ale ja mam swoje i widzisz, że pokazuje w kącie, jest tak jak cała chata, wszystko jest raczej bardzo prowizoryczne, ale widzisz po prostu no manufakturę taką alchemiczną, w której chyba by można wyprodukować coś, co wypala dziury w ścianach. Po prostu no wszystko chyba, co ma ten ork, idzie w ten zestaw do robienia bimbru. Przepraszam, a momencik, jak pan się nazywa? Nazywam się K.E. i robi taki jak Malwin. Panie Rolf, a mam jeszcze innego kolegę, Gareta, i on może skombinować Rumdżal. Co by pan na to powiedział? Przekonywanie. Okej. Okay. 9, ale użyję inspiracji. Dobra. 13 plus 1, 14. Okej. Okay. Rumdżal? Tego to już dawno nie... Zamlaskał, kiedy wspomniałeś o Rumdżalu. Dobra, ale jutro. Jutro ma być. Dobra, jutro będzie, ale pan ją przechowa, schowa i jak coś, to nigdy pan jej nie widział. Nigdzie nie znajdzie. No. Dobra, to... Ale jak długo tu ma być? No, jutro jak ci przyjdziemy z Rumdżalem, to się tam dogadamy. To do jutra pan tutaj, panie Rolfie, pan tu poczeka, a ja wrócę z kolegami i sobie wtedy pogadamy, dobra? Bo i tak na pewno coś jeszcze pod pana będziemy musieli kupić, idziemy na dużą, długą podróż, także na pewno chętnie skorzystamy z pana usług jeszcze. Że podrapał się po swojej łepetynie, którą ma. Ma dość bujne włosy, które też takie skudlone jak jego pies. I... No dobra. Panno Mord, tam mi zaczyna widzieć, że tam no pochyla się nad nią i próbuje w jakiś sposób pomóc. Ale widzisz, że pomimo jakby wszechobecnego zapachu alkoholu, on no jest zielarzem, wie co robi. Jest jakby kimś, kto pomaga i leczy ludzi, więc tam zaproponował jej jakieś zioła od razu, wiesz, rzucił, rozpalił ogień w kozie, wziął jeden jedyny garnek, jaki ma tam, wrzucił jakieś zioła, spojrzał za siebie, coś wlał z piersiówki do tego, od razu zapachniało przepięknym ziołowym bukietem w powietrzu. I dobrze, zajmę się jakieś ubrania i nie wiem, może do tej piwniczki schować czy coś, bo tu chodzi pani szeryf, no nie chciałbym, żeby tutaj się... Dobra, do jutra rumdżalik jutra. Coś wymyślę. Nie takie rzeczy to... już tu chowałem przed szeryf. Dobra, no to... To dziękuję bardzo panie Rolf i kłania się tak jak Malwin zawsze się kłania, już tak teraz tak ładnie, nauczona. Do zobaczenia jutro. I Kaja się wymyka z chaty i... No to widzisz jeszcze na odchodnym jego, jest ten taki, ma na stole, ma takiego wielkiego, bardzo pokrytego szlamem grzyba, który świeci się po prostu niczym lampka nocna i widzisz jak on go tak jakby posmyrał pod spodem, grzyb zadrżał i zgasnął. I zrobiło się ciemno, poza lekką łuną od żaru pod kozą, gdzie teraz jakieś zioła się palą. To on świecił i zgasł, tak? Tak, tak. Okej, dobrze. No to Kaja się wymyka i próbuje wrócić jakby do miasta, już też
Dobra. Albo no to... do grupy dołączyć, albo zależy ile to tam wszystko trwało, nie? Także dobra. Możemy wrócić do chłopaków. Sądzę, że wy w tym czasie, jak Kae to robi, to wy dotarliście do willi. Grego, który z was po prostu nie spuszczał z oczu cały ten czas. Jak wchodzicie do środka, pojawił się Diego z służby, majordomus. Wyszedł do was w piżamie, w takiej szlafmycy z pomponem, oświetlając sobie drogę kagankiem i... tak późno, tutaj panowie chodzą. O! Pomocnik szeryfa, czy coś się stało? I on... nie, panowie mają... Panowie będą pod aresztem teraz w swoich pokojach. Aresztem? Tak. Jesteście aresztowani. Proszę, tylko przynieś mi jakieś krzesło. Będę tu pełnił wartę. A wy wracacie do pokoju. Możesz to uwierzyć, Gareth? Areszt. Coś mi to przypomina. Ale... No dobra, pogadacie sobie w środku. Myślę, że poprawił muszkiet, który ma przy pasie i... po prostu tak zostawił krzesło w tym, podstawił sobie krzesło w korytarzu, który prowadzi do waszego pokoju, usiadł, założył nogę na nogę i... Dobra, Greg, zluzuj, i tak jesteśmy zmęczeni. Griego! Nieważne, idziemy na górę. Chodź, Vincent, i nie przejmuj się tymi pierdołami o areszcie. Ja się nie przejmuję. Jestem jedynie rozbawiony. No, mogłem się domyślić. Dobra, zresztą, chodź. Trochę spokoju. Mamy... Może i dobrze. Przynajmniej nikt nie przeszkadzał. Przyda się, a Malvin potrzebuje teraz spokoju i wygody. Ja nie ukrywam też. Chyba jadę na ostatkach adrenaliny, więc do pokoju. Musimy też obgadać parę spraw. Tak, ja też mam kilka pytań, bardzo ważnych pytań zresztą. Gdyż mam kilka pytań co do walki, którą właśnie odbyliśmy. Dobrze, ja też mam parę przemyśleń. Do pokoju, chodźmy. Okej. Okay. Swój pokój zostaniecie tak, jak go zostawiliście. Niewiele się tu zmieniło. Zauważasz tylko jedną rzecz, Vincent. Coś wyłamało zamek z drzwi. Wiem co. Od środka. Od wewnątrz. I okno na korytarzu jest wybite. No. Chyba zarobiliśmy właśnie. Tak to brzmiało wtedy. Tak. Spoglądam na Wiktora, który wydaje się być dość nieporadny w tej sytuacji, ale najwyraźniej potrafi. On nie odwzajemnia w ogóle niczym, żadną emocją. Tego zajmuje swoje miejsce dobrze. Tam, gdzie stał wcześniej. I no to bez ruchu czeka na rozkazy. To chyba zarobiliśmy znów parę minusowych punktów, ale muszę przyznać, Vincencie, że wśród znanych mi naukowców twoja nauka jest chyba najbardziej stosowana. Jestem pod wrażeniem. Dobrze się spisał w czasie walki. No, dziękuję. Dobrze, ale... Muszę powiedzieć, że jest to dość ekscytujące ilość wiedzy, które udało nam się zdobyć w ostatnim czasie, czyż nie? Podróże kształcą, a odeszliśmy zaledwie parę dni od Komerady, ale do rzeczy. Układamy Malvina wygodnie. Dobra, jak już mówimy o walce, Vincencie, przypomnij mi, jaką ty masz kuszę. Jest to krótka kusza. Czyli? Light crossbow. Light crossbow, dobra. Ale pomimo nazwy, ona nie jest light, więc nie możesz używać jej w swoich małych rączkach, przypominam. Ale on tak, też tak, nie... tak, tak, pamiętam. Ale on też nie dostał jakiegoś ciężkiego arbaletu? Ma ciężką kuszę, ale jeszcze jej nie używał. Ma heavy crossbow. Dobra. No dobra, w takim razie zamawiamy pewnie jakieś jedzenie do pokoju, by się posilić.
Jest to, co wam wcześniej przynieśli. Aha, dobra. To nalewam pewnie szklankę wody, jeśli się znajdzie. Nawet jest wino. Malwinowi ten na stolik. Ja wyciągam. Mów. Nie, tak. Nie, no to tylko właśnie rozkładam wszystkie rzeczy i jeśli jest jakiś stolik, to go przysuwam i zapraszam Wincenta, żeby położył to, co on znalazł. Ja kładę rysunek, który wykonałem, no i tak jednym okiem patrzę na Malwina, jak on tam. Malwin płytko oddycha, ale, ale żyje. Tak już mocny sen / nieprzytomność. Trudno powiedzieć, znaczy takie bardziej nieprzytomność to jest. Takie. Dobra. Okej. Okay. Garecie, obawiam się, że to nie cierpi zwłoki. Słucham, Wincencie. Chciałbym zobaczyć twoje rany. Moje rany? Tak. Które? Jakie rany masz na myśli? Znaczy, mam dużo ran. Mam pewne obawy. Podczas naszej walki, walcząc ze zmiennokształtnymi, czy rozumiesz, do czego zmierzam? Zmiennokształtni. Tak, domyślam się, jeśli masz na ten temat jakąkolwiek wiedzę, oglądaj, jeśli wiesz coś więcej niż ja. Znaczy, pokazuję mu ty, Garecie, ty trochę wiesz o zmiennokształtnych, jako tak. No, niedoszły konsjerz, też jako no, mieszkaniec Nowokręgu. No, zmiennokształtni są jedną z takich głównych rzeczy, którymi się straszy dzieci po nocach. Są raczej zmorą tego świata, właśnie po tym, co już wcześniej wspominałem, czyli po zawistnym wzroku Malara, kiedy to zmiennokształtni tłumnie przybyli na Trójkontynent, szukając schronienia w świecie, w którym nie ma księżyca, jednak się, jak się miało okazać, korona Irsombry w pełni też jest w stanie wywołać przemianę. Ale no cóż, to jakby to już było wam wspomniane. Tak, ale no, zakładając, że Wincent może coś chce jeszcze więcej wykoncypować, pokazuje mu rany i co widzisz? Szukam ugryzień. Obszukujesz całe moje ciało? Przynajmniej miejsca, które ten... Dobra. Nie, ufam ci, że pokażesz mi wszystkie swoje rany. Dobra, zakładam, że mu chodzi o ugryzienia, bo rozmawiamy o likantropii, to pokazuję mu ten palec tylko, który mnie ten Ale, dziabnęła ta szczęka. Tak, jedyne ugryzienie, jakie dostałeś podczas walki tamtej, no to był... Właściwie nie dostał, tylko właściwie chyba ta szczęka, bo pamiętam, że... Szczęka, tak. Ci kołak raz cię chyba uderzył kłami. Ale to nie było ugryzienie. Szakal próbował chyba, ale szakale nie wyszło. Raczej biły sejmitarami. Bo nie... Sejmitarami, tak. Ale też one nikogo nie dały rady ugryźć. Wiem, że Mord próbowała, ale chyba nie trafiła. Raczej... ugryzienie to będzie od tej szczęki, która była w plecaku. No to właśnie to ustrajstwo, co właśnie zebrałeś mnie. Ciągnął i tak mu pokazuje palec. Gdy to mówi, przyciągam ją do siebie. Okay. Obserwuję bardzo blisko. Szukam jakichś różnic. Pomiędzy? Czy może są jakieś tam. Czy następują jakieś zmiany obok ugryzienia? To na razie, znaczy to ugryzienie, które ma. No tam jest po prostu dziabnięty jednym zębem tak w palec. No to już nawet przestało krwawić, nie widzisz. Po prostu tak jakby się szpilką ukuł podczas szycia. Nawet trudno ci znaleźć to miejsce, tak naprawdę. Nie mam informacji na temat czasu inkubacji, natomiast jeśli cokolwiek można by zauważyć z mojej wiedzy, wszystko wygląda w porządku. Niemniej jednak trzeba będzie to obserwować. No, cieszę się, Wincencie. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, to głupi bibelot jakiś dziwny, nie wiem po co takie coś nosić w plecaku, ale to twoja działka właśnie, może pogadajmy o tym, co ty o tym sądzisz, co to jest. Ten przedmiot. Aha. I ta substancja w strzykawce. Okej, wyciągam ten worek. Mhm.
i czyszczę powierzchnię stołu, żeby zrobić trochę miejsca, też żeby nie weszło to w interakcję z niczym, co tam mam. I wyrzucam tą pułapkę na stół. Dobra, no to ona uderza o stół, kłapnęła zębami, jak wiesz, tak się odbiła. Okej. I leży. Kłapnęła, ale nie była na... Znaczy tak po prostu, wiesz, no, jak bezładnie upuszczasz slingi, okay, to ona się złożyła okay na chwilę. Dla mnie wygląda jak... Wygląda jak... zwykły przedmiot. Znaczy tak, tak. Mhm. Wyczuwasz w tym jakąś magię? W końcu jesteś naszym specem. Przyglądam się zębom. Zęby widzisz, że są prawdziwe? Prawdziwe, tak. Okay. Są prawdziwe, wstawione w żelazne dziąsła. Albo na stalowe dziąsła. Więc tak wszystko jest spięte tą sprężyną, spiralną sprężyną i ma bardzo podobny mechanizm jak ta, jak łapka na myszy, tylko że zamiast tego języka, gdzie kładziesz normalnie ser, jest po prostu stalowy, rozwidlony język, taki imitacja żywego, prawdziwego języka. Okej. Okay. Odkładam na razie na bok, będę tym zajmę się później. Przyjrzę Dobra. Się z bliska. Natomiast, Karecie, oczywiście martwiłem się o twój stan, ale co z Malwinem? Z Malwinem? Czy powinien? Przyznam się, że w ogniu walki nie wiedziałem, co tam się dzieje. Całą uwagę skupiłem na bronieniu się przed tym dzikołakiem. Trzeba go zbadać. No bo nie wygląda dobrze. Potrzebuje pomocy. Teraz wdaję. I może też nam dać trochę więcej informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia. Trzeba poszukać ugryzień. No bo nie jest to wiedzą tajemną, że przez ugryzienie może się likantropia przynosić. Nie, nie jest to wiedzą tajemną, absolutnie. Dobra. Jakby to jest coś, czym wszyscy to wiedzą i tego się boją, tak? Okej. Okay. Robię miejsce na stole, znowu jakby przekładam sobie już w inny kącik te rzeczy. Jakby już zdążyłem sobie w tym pokoiku zacząć robić swoją taką strefę. No, rozstawione są wszystkie. Prędzej moje czy później generujesz takie leże sobie. Tak, dokładnie. Czyszczę stół i Gareth, jeśli możesz. Z pomocą Garetha chciałbym przenieść Malwina na ten stół. Okej, okay, no to... A nie możesz go w łóżku wyegzaminować, Vincencie? Na stole będzie mi łatwiej, mam z tym więcej doświadczenia. No dobra, jeśli to ci pomoże w efektywniejszym jego zbadaniu. Taki nieprzekonany, ale Garrett pomaga Vincentowi przetransportować Malwina na stół. Dobra, no to Malwin znalazł się na stole. Sprawdzam puls. Jest. Okay. W Vincencie to już wiemy, on jest stabilny. Może poszukamy właśnie tych ugryzień. Szukam drobiazgowo na jego ciele. Dobra. Widzicie, że no, ma na sobie wiele ran. Raczej żadna z nich już nie zagraża mu życiu. Na pewno jego bok jest rozdarty przez kły dzika. Widzicie także kilka miejsc, gdzie topór osiniaczył go tak naprawdę przez Shield of Faith, który rzuciłeś ty, Garrett. I waszą uwagę też przyciąga na łydce wyraźny, no soczysty, można wręcz powiedzieć, ślad ugryzienia gigantycznych, nietoperzych zębów. Który no, jest spuchnięty dość poważnie. Bingo. Karecie. Tak, ja dzisiaj już nic nie poradzę, jestem zbyt zmęczony. Nie mam już żadnych mocy do wykorzystania. Mogę zrobić to, co każdy inny felczer i obwąchuje ranę. Śmierdzi zwierzęciem takim, wiesz, jak mokry pies. Okay. Albo leży jakiejś bestii. Mówisz, że jest spuchnięta? Tak, jest spuchnięta dookoła. Jak niczym, no jakby jak widziałeś już takie ugryzienia, jak wąż ugryzie i po prostu puchnie kończyna, to jest bardzo podobne. Okay.
Przecież nie możemy być niczego pewni. Zakażenia. Śmierdzi, puchnie, wygląda jak zakażenie. Pytanie, czy klątwa zadziałała. Nie wiem, jak to sprawdzić. Szukuję w pamięci, czy znam jakieś testy na likantropię. Arkana, religia. Dobra. Ja też nie znam konkretnego sposobu, ale myślę, że niebawem taki znajdę. To religia. Będzie to 11. 11, to nie wiesz, jak potwierdzić. Poza tym, że no. No, dowiemy się. No, zmieni się w pełni i trzeba będzie mu odciąć głowę pewnie, czy coś. Co się tam robi z lykantropami, nie wiem. Dowiemy się już za 20 dni. Wolałbym przygotować się wcześniej, jeśli chcielibyśmy dowiedzieć jak najwięcej, a przy okazji może i uratować naszego przyjaciela, nie sądzisz? Pewnie, ale jak się zamierzasz do tego zabrać, Vincent? Biorę czystą strzykawkę. Czysty zestaw. Okay. Chciałbym pobrać z miejsca ugryzienia. No jesteś w stanie pobrać stamtąd krew. Wyciskasz, krew jest ciemniejsza, taka jak krew z obrzęku właśnie w tym miejscu. Mm-hmm. No i jest. Okej. Okay. I do tego chciałbym też pobrać gdzieś bliżej ramienia kolejną próbkę krwi Malwina. No to tam jest jaśniejsza. Okej. Okay. Garecie, jeśli możesz go przełożyć na łoże, ja od razu zabiorę się. O nie, chyba wiem, co on chce zrobić. Pewnie. I pewnie, że mogę. Vincent wraca do stołu ze swoimi próbkami. Mm-hmm. To Vincent, zakładam, jest już skupiony na swojej robocie. Tak. I dobra. Ja już lecę. Ja już jestem, wiesz. Dobra, to zaraz przejdziemy, co ty tam robisz. Jak to dobrze opiszesz, to zobaczymy, co wyjdzie. Jasne. Dobra, to Garrett suwa swoje łóżko tak bliżej łóżka Malwina. Mm-hmm. Zabiera tam swoje te toboły, klamoty, również ten zdobyczny topór bojowy. I on jest bardzo zmęczony. Musi pójść również spać, ale zanim to zrobi, to próbuje krótką wymianę myśli z Gaelem przeprowadzić. Dobra, to rzuć na charyzmę, no ale masz disadvantage, bo jesteś zmęczony bardzo. O, to będzie 8. 8. Nie jesteś w stanie. Masz zbyt duży mętlik w głowie. Mm-hmm. Ledwo się słajasz. Nie jesteś w stanie jakby wykrzesać na tyle skupienia, żeby jakby oddać modły do Gaela. Dobra, w takim razie sfrustrowany kładę się spać, rzucając jeszcze tylko do Vincenta. Obudź mnie, jak przyjdzie Kael. Oczywiście. Odpocznij. Dobra. Potrzebuję ci snu. W tym czasie Vincent przygotowuje 3 pojemniki, które rozkłada na stole. Mm-hmm. Obok rozkłada próbki, które dzisiaj pobrał, łącznie z tymi Malwina oraz tych, które zdobył z szakalowaków. Szakalaków. Szakalaka. I ostrożnie kładzie nowo zdobyty zestaw strzykawek, z którego wyjmuje srebrną strzykawkę. Po kolei, używając pipety bądź odpowiednika pipety. Zużyjesz płyn, który jest w środku, jeśli będziesz to robił. Całkowicie. Okej. Okay. Dobra. Marnujesz go w ten sposób. Dobra, na razie tak. Więc tak, na razie do tych 3 pojemników po kolei nalewam krew szakalowaka, krew z ramienia Malwina do kolejnego i krew pobraną z miejsca ugryzienia. Okej. Zaczynam od tego, że strzykawka jest srebrna, prawda? Poznaję to. Tak, jest, na pewno jest srebrna, pięknie zdobiona zresztą i tak jak mówiłem, jest na niej
w srebrze wykonany. Widzisz, że z odlewanego srebra właśnie taki emblemat, który leży na stole. Okej. I druga strzykawka jest identyczna, tylko że jest pusta. Okej, okay. Pusto strzykawka, dobrze. Używając narzędzi, dzielę kawałek z tłoku strzykawki już pustej na trzy kawałki srebra. Okej, okay, dobra, możesz ją rozebrać. Nie będzie, to jesteś w stanie ją rozebrać, obciąć, używając swoich narzędzi, ten drut jakby na trzy kawałki. Czemu by nie? Dobra. Okej, okay. Więc podchodzę do próbówek i wyjmując, trzymając kawałek srebra, zbliżam go do pierwszej próbki krwi szakalowaka. No to widzisz, że jak przybliżasz tą drucik ze srebra, to widzisz, że po prostu krew, znaczy jak przybliżasz, nic się nie dzieje, ale jak dotknąłeś już powierzchni, jeżeli dotykasz, to krew skoagulowała od razu, po prostu zrobiła się jak galareta. Okej. Okay. Ciekawa reakcja, spodziewana. Podchodzę do kolejnej próbki. Jest to próbka krwi, jasnej krwi Malwina, pobranej z ramienia. Zbliżam kolejny kawałek, inny kawałek srebra do niego. Nic się nie dzieje. Krew jak krew. Okej. Okay. Trzecia próbka, trzeci kawałek srebra. Wykonuję test. Podobna reakcja jak przy pierwszej, ale nie aż tak gwałtowna. Okej. Okay. Nice. Inspiracja, bo dziękuję. To zajebiście wymyślone. Czy Gareth już śpi? The Thing? Moment. Tak, tak. Można byłoby odtworzyć scenę w The Thing ze zmiennokształtnymi i wiesz, że ustawiasz ich w pokoju i dotykasz srebrnym bełtem próbek. Może jeszcze będzie okazja. Sięgam po swoje księgi i zaczynam studiować to, co wiem o... I czego mogę się nauczyć o tych? O zmiennokształtnych? Tak. Nie masz księgi o zmiennokształtnych, z tego co pamiętam. Okej, okay. Mam historię. Masz biologię podstawową, jakąś historię. Z historii już rzucałeś, wiesz o zawistym wzroku Malara. W książce o naturze, czy tam biologii raczej nie będzie nic o zmiennokształtnych. Okej. Okay. Musiałbyś mieć księgę jakąś o zmiennokształtnych. Musiałbyś mieć specjalistyczną raczej. Specjalistyczną pozycję. Dobra, w takim razie oddaję się badaniu przedmiotów i oraz próbek, które znalazłem, używając Identify w wirtuale. Przez następne 10 minut. Dobra, tylko jedno zerknę jeszcze. Bo pamiętam, że dało się więcej niż jeden przedmiot chyba. Aha, dobra, no rozumiem, bo ty możesz to jakby, które przedmioty identyfikujesz? Próbki, które pobrałem oraz te. Strzykawkę. Dobra, no czyli to od razu ci mówię, że nie musisz marnować czasu. Próbki ci nic nie da. To byś musiał tą istotę, z której pobrałeś tą próbkę, zbadać. No bo to by było głupie, jakby dało się, wiesz, kawałek zabrać magicznego przedmiotu i go identyfikować. Nie, tak to nie działa. Ale możesz strzykawkę. I no nie wiem, ewentualnie możesz też Malwina de facto. No to identyfaj na Malwina na pewno.
Dobra, to zajmie ci 20 minut. Dobra. I czy masz perłę wartą 50 sztuk złota? To jest perła, nie może być zwykły, nie może być ten, który mam kamień? Pearl worth at least 100, ale przez to, że się zużywa, bo gramy na zasadach, że się zużywa, potrzebujesz 50 sztuk złotych. Ona pęknie, ale jest tańsza przez to. Kurde, to nie mam w takim razie. I pióro. Czyli nie mogę. I pióro. Pióro zakładamy, że ma. Ale nie mam, dobra, czyli nie mogę identify. No, ja to by było zbyt OP trochę. Okej. Sprawdzę tylko jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy rytuał mnie... Nie usuwa, ale wątpię. Bo nie, nie usuwa, bo przecież trzeba zużyć, kiedy tworzysz tego. Kiedy tworzysz familiara na przykład. Dobra. Potrzebujesz perły, panie. Ostatnio Dobra. Zużyłeś badając drzwi. W takim razie. Jakby nie mogę już tutaj nic z tym zrobić też, dopóki Malwin się nie obudzi. Nic jakby. Więcej, więc. Wracam do tego, co chciałem zrobić wcześniej, czyli... Stoję. To co... Tak. Dobra, to opisuj. I zaczynam dłubać. Wyjmuję ten drogocenny kamień, który miałem. Kładę go na stole, sięgam po swoje rzeczy i zaczynam przy nim... Tak, bo miałem wcześniej... Co to było, co miałem wcześniej? A, pobrałem z martwego ptaka kilka próbek i chciałem zobaczyć, co z niego wyjdzie. I... A, pamiętam, tak, że tam chciałeś wyhodować jakąś pleśń z niego czy coś. Tak. Takie było. I szukam tam śluzowca. Dobra, no to znajdziesz go i poświęcasz się pracy. Tak. I w tym czasie Kaety... też wtedy. W tym czasie też Kaety... Udaje ci się przekraść przez miasto. Raczej jest pusto, nikt cię nie zaczepia. Jedna rzecz cię tylko zdziwiła. Widzisz pomocnika szeryfa, który siedział na krześle w korytarzu. Podniósł się, kiedy cię zauważył, chyba że chcesz się przekraść koło niego. Nie, tylko ja się z tego śmiechę. Zgubiłam was. O, dobra, wchodź. Ty wchodzi, wchodź. I uśmiecha się do niego szeroko po prostu. I wchodzi. No, jak ty się do niego uśmiechnęłaś, lekko wzdrygnął, ale... słyszysz szurnięcie krzesła i on tam usiadł z powrotem. I ty idziesz do swojego pokoju, nie, czy do chłopaków? Nie, wchodzi do chłopaków. Dobra, no to zostajesz scenę, gdzie... Malwin i Garrett leżą sobie już w łóżkach śpiąc. Vincent, widzisz, że na stole grzebie w martwym ptaku, którego widziałeś, że rozbił się o okno wieży. Okno twojego pokoju, ale już wiecie, że to była wieża. W tym pokoju pewnie były trzy łóżka, skoro, bo Vincent nie używa, więc przypuszczam, że... Jest trzecie łóżko, tak. Tylko Vincent, no... Siema, Vincent, mogę na twoim się położyć? Ja odwracam się jakby... na czym? Na łóżku. Łóżko. Kimnę się trochę i rano pogadamy pewnie, co? A, tak, oczywiście, tak. No to mruga do ciebie, Vincent, i ona się, i Kaja się po prostu rzuca na łóżko, no bo jakby nie chce też budzić wszystkich, tylko wie, że jest noc, więc się kładzie i... Nic jakiegoś gluta lepi w łapach. Tak, widzisz, że tam po prostu... Slajma robi. Tak. I... Dobra, Kaja, wpadasz tam w te poduchy. Tak. No łóżko jest praktycznie świeże, bo Vincent w nim w ogóle nie spał. No i elegancko. I rozumiem, long rest. Long rest, dokładnie. Dobra, long do rana. Rest. 6 godzin. Nie w końcu Kuba coś powie. Tak, jak wiem. Też. Nie, no żeby biedny na mnie padł. To jeszcze tylko na szybko dopisz sobie, Bartek, że masz więcej 33 złota i 5 srebra. Mam. W sensie to z tego, co my znaleźliśmy. Tak, to mam. Tak, a ty już sobie dopisałeś. Okay, tak. Dobra, jak wtedy mówiliśmy, że podzielimy sobie. Okej. Okay. Dobra. To long rest, klikam. Long rest, cyk.
zróbcie sobie long rest. Ja jestem już tylko zmęczony, nie bardzo zmęczony, hurra. Brawo. Kuba, przepraszam, Malwin, ty odzyskujesz świadomość i chyba wracasz do maksa HP, z tego co rozumiem, bo robisz long rest, jeśli... No chyba tak. I chyba, że wie, no bo ocknąłeś się w pewnym momencie w nocy, widzisz swoich towarzyszy, jak śpią w łóżkach obok ciebie. Widzisz Vincenta. Znaczy, ja mam dwa zmęczenia, także ja raczej nie. Dobra, no po prostu. Nie pamiętam nawet, że się obudziłem. Tak, odzyskałeś świadomość na chwilę, ale jak w taki moment, jak jest się chory, ma się gorączkę i się budzisz przez chwilę w nocy, bo się zaczynasz dusić smarkami, to przewróciłeś się na drugi bok i. Nie, no ja to kończę ten long rest bez żadnych... Jasne. Dobra, w takim razie... A, tylko jedną rzecz. Ile myślisz tej liny? Nie, bo tą linę załóżmy, że zabrałem z powrotem. Dobra. Nie ma sensu tam, że ona... No też się nie zużywa, tak? Dobra. Okay. Szkoda dobrej liny. Kit. Ranek! Dobra. Budzi was odgłosy portu. Słyszycie głośny dźwięk, dudniący, kiedy jakiś statek odbija właśnie od brzegu. I słyszycie śpiew ptaków za oknem. Dzień wręcz jak na złość wydaje się niczym nie wskazywać na okropieństwa nocy, które was spotkały. Wydaje się być wręcz nieznośnie zwykły. No i skończyliście long rest. Dobra. Budzicie się. To, Garrett się budzi. Nadal zmęczony, ale jest troszkę lepiej. Rozgląda się. Inni już wstali, czy nie? Sądzę, że budzicie się mniej więcej porówno. Rzucamy na inicjatywę, kto pierwszy wstał. No, można by tak robić, ale jak jesteście w jednym pokoju, to dobra. Po prostu... To jesteście razie... wszyscy przytomni, to czy wstajecie z łóżka, to już od was zależy. Dobra, to pierwsze co to do Malwina. Jak się czujesz? Zakładam, że równie kiepsko jak ja, ale coś jeszcze? To nie wyglądało dobrze, widzieliśmy twoje rany. Jak się czujesz? Malwin ci nie odpowiada. Okej, to niech mi to starczy za odpowiedź. Ja się czuję dobrze, mówi Kaja się przyciągając. Dopiero zauważasz, że ona tam skudlona pod kołdrą. O, Kaja, właśnie. Opowiadaj, jak było. Użyłaś pyłu? Użyłam, dzięki. Ale co z Malwinem, tak cicho siedzi? Żyje tam? Jeśli czuję się tak samo źle jak ja, to jest źle, a zakładam, że może czuć się jeszcze gorzej. Właśnie go tam sponiewierali. Roch czy ja? Mhm. Bo jak wiemy, Eberron ma różne historie z zmiennokształtnymi. Legendy, doniesienia. Czy ja coś jakby w ogóle mogę wywnioskować na temat mojej sytuacji? No to możesz rzucić na historię. Z mojego overthinkingu po prostu. Możesz pomyśleć o... Moc overthinkingu. Znasz się na legendach, doniesieniach. Dobra. A i też deklaruję, że nikomu nie powiedziałam o wynikach badań jeszcze. Okej, nie pamiętam za bardzo, ponieważ jest to trzy. Trzy? Był kiedyś jakiś był jakiś taki, że było miasto zrobione z tych, z młynów i ono latało i tam były szczurołaki. No coś było takiego, taka legenda dawna, ale niewiele więcej niestety. Ciekawe. Dobra, to... czyli nie wiem. To... Nie wiesz, jaka jest twoja sytuacja, znaczy... No... Wiem, że jest zła. Że jest zła, ale nie wiesz wiele więcej. Znaczy, no, to nie jest tak, że nie wiesz, że jesteś zarażony. No. To tak jakby ktoś ze wścieklizną cię ugryzł i byś to, a nic mi nie jest. No nie, no wiesz, że wiesz, z czym to się może wiązać. Mhm. Też czułeś, kiedy
to ugryzienie cię czujesz, że ta noga ci pulsuje. Nie jest to nieznośny ból, jednak takie pieczenie jak... Okej, czyli czuję tą ranę. Czujesz tą ranę, tak. Jak reszta ran się zasklepiła i raczej jest... Znaczy zasklepiła, no wiesz, no jesteś jeszcze nadal zmęczony, ale hapsy odzyskałeś, tak ta rana, czujesz, że nie odeszła tak łatwo jak inne. Okej. Wyciągam rapier i chcę go przyłożyć do tej, bo to jest w łydkę, tak? Tak, na łydzie masz, no. Chcę go przyłożyć wiesz, płaską stroną i zobaczyć, czy ten chłód uśmierza ból. Tak, jest trochę lepiej. No to widzicie, jak Malwin przykłada sobie rapier do nogi. Okej, mówię, to co, amputujemy? I się uśmiecha do ciebie. Może równie dobrze można. Cóż, nie chciałem sugerować pierwszy, ale... Cicho, Vincent. Będzie dobrze, bliżesz się. Dobra, sorry, jeszcze jedna rzecz. Vincent, co ty identyfikowałeś koniec końców? Identyfikowałem tą... Znaczy nie, w końcu nie mogłem identify zrobić. A, racja, sorry. Ale robiłem przedmiot. Dobra, ale to zaraz to do tego przejdziemy. Tak. Sorry, że przerwałem. Dobra, to już wiemy, że Malwin czuje się źle, ja czuję się źle. To może teraz jakieś dobre wiadomości? Kaja, jak twoja nocna eskapada? Powiedz, że dobrze poszło. No to Kaja pokazuje, żeby cicho i siada tam przy łóżku Malwina. Jaka nocna eskapada. I was tak jakby zachęca, żeby się przybliżej. Nie, znowu coś się stało. Nic się nie stało, tylko uratowałem tu twoją koleżankę. Zaprowadziłem ją do zielarza. I mówimy konspiracyjnym szeptem, prawda? Tak. Gregu nas nie słyszał. Jaką moją koleżankę? No tą Kaelę, która cię... Właśnie... Trochę zmasakrowała. Okazuje się, że to się mówi Kila. Przepraszam. To Kile. Tak, nauczyłeś się tego. Ogólnie... Nie wyglądała na kogoś, kto zrobiłby coś takiego z własnej woli. Zaryczana cała była, to... Ale właśnie... Chciałem jej pomóc, no. Malwin, Józef, ty coś wiesz o tym? Bo zdawałeś się jej nie znać, jak rozmawialiśmy, a ona cię zna. Zakładam, że może spotkamy jeszcze parę osób po drodze na północ w takim samym modelu relacji, Garecie. Nie mam pojęcia, kim ona jest. No ale to mówiła, dlatego właśnie ją uratowałem, żebyś mógł z nią pogadać normalnie. Wierzę ci, ale co teraz zrobimy? Nie możemy jej wiecznie tam kryć. No, do jutra możemy ją kryć, bo znaczy do dzisiaj właściwie, bo obiecałem Rumdżal temu zielarzowi. Nie wiem, czy skombinujemy jakieś, ale trudno. I co zamierzacie z nią zrobić? Zależy, co nam powie. Tak, trzeba z nią... A jak ją uratować można by? Vincent, ty pewnie coś wiesz. W tej chwili zastanawiam się, jak uratować naszego przyjaciela. Im więcej osób wie o tym, co go spotkało, tym chyba dla niego gorzej. Co go spotkało? No ciągnęło go w nogę tylko. Co się stało? Nikt nie może o tym wiedzieć. Nie tutaj, nie na... Ale co? Nie na Trójkontynencie. Można wiedzieć, jeśli że ma ranę na ręce? Jeśli ktokolwiek się dowie, to sam własnoręcznie wbije mu rapier w serce. Ale co się dowie? Malwin, powiedz jej, bo... No... Dziabnęła mnie ta... Ile? Twoja panna w opałach. Prawdopodobnie... Nie ma wiele czasu, aż zamienię się w jedno z ich... No to tym bardziej trzeba znaleźć jakieś lekarstwo. Vincent, weź coś tam. Coś tam robiłeś w nocy. Spokojnie, pracuję nad tym, ale mam wiele projektów. Mogę faworyzować jednych nad inne. Może zielarz będzie coś wiedział. Raczej niebezpiecznie będzie przeszukać tutejszą bibliotekę. Raczej będzie to zbyt oczywiste. Zielarz mnie wyda i co wtedy? Zielarz? I tak zielarzowi dasz Rumdżal i nic nie powie. I tak musimy mu zaufać. A Rumdżal? Nie wiem, Kael, ty
spróbuj świsnąć jakiś może darmo. Mają tutaj? Ja nie wiem, ty jako jedyny wiem, że o, liczyłem jestem, na ciebie. Jestem specem od Rumdżalu, bo raz kupiłem Rumdżal. Tak, ale. Słuchajcie, mam ty tutaj jedną tutaj rzecz, która może okazać się tropem ku naszemu celowi. Jednakże muszę jeszcze go ją trochę przebadać. Ta strzykawka znaleziona na Gołaku, który nas zaatakował. Dobrze, to badaj. Tak, tylko że potrzebuję narzędzi, potrzebuję perły o wartości 100 złotych monet. Wiem. 50. Marvin przerzuca oczami. 50, tak, 100 normalnie, ale gramy na house rule, że się zużywa, dobra, więc 50 jest tańsza dzięki temu. Przecież Marvin ci wygrał jakiś tam kamyczek. Daj mi spokój, Kael. Ale mówię, że wygrałeś dla Vincenta i co, teraz nie starczy? Jezu. Vincent, twoje pomni są bardzo drogie, ale no dobra, to mogę, ile a masz? A jaka pewność, o co chodzi? Myślisz, że to jakieś antidotum na zmiennokształtność? Ja nie chciałbym ci dawać złudnej nadziei, ale... Ale po co miałby je nosić ze sobą? Sama mówiłaś, że on... Ona ta... Kila, ona jest zmuszana, tak? Tak, teraz już była całkowicie normalną kobietą. No to no, może miał przy sobie tą strzykawkę, może miała mnie wydać i... A, i potem miał ją uratować. Vincent, może po prostu wstrzyknij mi to. Cóż, to jest... badania, które wykonywałem w tej nocy, sugerują, że może to się skończyć dla ciebie bardzo źle, więc... Znałam takiego jednego pirata, co sobie tak wstrzyknął coś. I skończył dobrze. Uwierz mi, Malwinie, efekt byłby bardzo ciekawy, ale nie wiem, czy w większym rozrachunku dla ciebie najlepszy, więc jeśli upewnię ale się... ile czasu jest... jak to działa? Mam jakiś limit i potem co? Odechrzniecie mi głowę? Nie, trzeba jak najszybciej skombinować tą perłę. Vincent, ile potrzebujesz pieniędzy? A cóż... I ile masz? Ty musisz nam starczyć na zaliczkę do hacza. Tormie, na razie same straty są z tej wyprawy. Ostatni kamyk wygraliśmy od tego dziadka, co z nim grałeś w karty. Mam 53 złota. Możemy je wydać, możemy kupić ten kamień, nie będzie to problemem. Sam bardzo chętnie dowiem się, z czym mamy do czynienia, więc... Dobra, to ja ci mogę dać... O, nie wiem, czekaj, Gareth przeszukuje swoją sakiewkę. A co jakbyśmy poszli do tego dziadka, oddali mu ten kamień, co wygraliśmy, dołożyli trochę i wzięli diament? Tego kamienia już raczej nie będziemy mogli użyć. A. To no drogie masz to hobby faktycznie, więc... Tak, ale za to zobacz, w jaki sposób odchodzi do stołu podekscytowany. Zakłada jedną parę rąk z tyłu, drugą gestykuluje, jak mówi. Możecie wyszydzać moje zamiłowania do błyskotek, ale nie jest ono przypadkowe, a na pewno jest ono z wielką korzyścią dla nas oraz dla moich spraw, gdyż ta błyskotka, którą wcześniej znaleźliście, Vincent wyciąga żółtą kulę takiej wielkości, jakby to określić. Grejpfruta? Tak. Nie, bo on jest, jakiego on jest rozmiaru? Mniejszy niż arbuz, większy niż grejpfrut. Melon? Wielkości melon. No to melon będzie. Żółty melon, dobrze. Dobrze, jest to żółty melon. Wielkości, takie pomelo, tak? Które jest całe... tajnik, dobra. Błyszczy się w świetle, jest wilgotne i odbija światło jak śluz. Wygląda trochę jak kamienie, których używał Vincent do oświetlania wam drogi. Vincent upuszcza kulę.
a ona wystrzeliwuje do jego rąk małe wiązki i jak na pajęczych sieciach wiązki śluzowca wystrzeliwują z niej, podczas gdy ona przechodzi pod jego ramieniem z drugiej strony i ląduje na górze jego ramienia, wyłaniające się czerwone rubinowe oko po środku jego nowego towarzysza. Vincent, daliśmy ci rubin, a ty go wcisnąłeś w obśnione pomelo? Nie, to jest... Inspiracja dla Gareta. Możesz się śmiać, no. Ale to, co tutaj widzisz, to idealne połączenie magii i potencjału ukrytego w jednego z moich ulubionych celi badawczych, czyli grzyba. Ten grzyb. Gdy to mówi, on się tak jakby rozlewa na nim i szybko wraca do tej formy. Jest świadomy. Może bardziej niż wy w wielu przypadkach. A na pewno będzie też pomocny. Nie będę się kłócił, czy jestem bardziej bądź mniej świadomy niż grzyb. Wiktor do tej pory nie zawiódł. Mam nadzieję, że twój nowy towarzysz też nie, ale przypominam, wracamy do meritum. Malvin, cóż, nie czuję się najlepiej. Mamy nie, też... pooglądajmy więcej grzybów. A ten tam mamy, kto nas obserwuje i wskazuje na drzwi. No niestety tak, chyba że KS zrobisz to, w czym jesteś tak doskonała i zrobisz jakąś dywersję. Nie, ale chwilę. Jaki no uciekamy. O co chodzi? Dobra, miała... Bo ja już się gubię. Miała do nas przyjść Frida. Dobrze, to z nią porozmawiajmy. Ale musimy... Nie, ale się... Może wytłumaczcie Malvinowi, chodzi? Bo on był chyba trochę nieprzytomny. Tak, tak, tak. Malvinie, no tak. Jesteśmy w areszcie domowym. Jesteśmy w areszcie domowym, a ja jestem prawdopodobnie zarażony zmiennokształtnością. Tak, Frida Byron, nie spodobała jej się nasza nocna eskapada, będzie z nami rozmawiać. Nie. Ale spokojnie, Malvin zaczyna grzebać w swojej torbie i lepi, tak jak są sztuczne, na Halloween do kupienia, sztuczne rany, takie do przyklejenia. To w drugą stronę. Malvin wypełnienie do rany robi disguise kitem. Dobra, czyli zamaskowujesz ranę na swojej nodze. Tak. Jasne. No to rzuć na disguise kit, czyli D20 plus proficiency. Okej, okay, z disadvantage'em, bo... Bo jesteś zmęczony. Jesus, ten disadvantage jebany. Ale możemy jakoś pomagać? No przecież jesteśmy przy nim, to... No, może ktoś pomóc, ale musicie opisać jak. No to Kale, widzisz, że on tak nieporadnie, ten to nam widziała, jak on jej robił ten cały makijaż wcześniej, to mu tam, nie, słuchaj Malvin, to tym robiłeś, to tu masz, nie? Tak mu próbuję pomóc. Ja ci nos lepiłem cały. No, tak. Więc ona się napatrzyła, więc jakby ci pokazuje, że nie, tego spróbuj, tego co do nosa tu użył. Dobra, to rzucać z tym disadvantage'em czy bez? Teraz się redukuje, czyli masz zwykły rzut. Dobra. Boże, to ja sobie nos do łydki przykleja. Okej, trzymajcie kciuki. No ci podbiera trochę tych rzeczy, sobie robi ten, sobie oczy tutaj robi te rzeczy. Ten. 15. No coś nice. Tam, coś tam zrobiłeś jakąś. Okej. Okay. Jakby jestem trochę posiniaczony, więc to też znaczy, nie jest... wygląda teraz, już nie wygląda jak rana, a wygląda jak siniak. Dobra. Okej, okay. Więc mam ulepiony kawałek łydki. Tak. Naniosłeś jakiś tam, wiesz, przypudrowałeś. Naniosłeś trochę tej sztucznej jakiejś tam skóry, z której wcześniej lepiłeś. To jest pewnie wosk taki miękki. Tak, ja z wosku lepiłem. No i... A nie mogłeś spodnie założyć? Nie udało ci się całkiem zakryć tej rany, ale po prostu teraz wygląda jak śniak, a nie jak ugryzienie. To jest dość przekonujące. Kaja ci podaje spodnie, mówię, w sumie to mogłeś założyć. A ja zakładam spodnie z dziurą idealnie w tym miejscu. A. Ale to nie jest taka dziura, że jest, wiecie, no przebiły się zęby przez nogawkę, no to jest takie poszarpane, ale to nie jest tak, że tam, wiecie, wystaje
że to nie jest taki idealnie wycięte. No tak. Dobra, trzeba kupić nowe spodnie, tak czy siak. Dobra. To załatać. Ja w tym czasie przekazuję Vincentowi 30 sztuk złota. Mhm. Vincent biega wokół stołu, z którego spadają rzeczy, bo śluzowiec jakby jak blob zaczyna się rozlewać po tym, zrzuca różne przedmioty ze stołu, ja próbuję je łapać, próbuję go złapać, on się tak przedziera między palcami, ucieka gdzieś pod stół, nie do końca go kontroluje. Mądrzejszy od nas, tak, Vincent? Vincent, dobra, spokojnie, kup się. Masz tu pieniążki, spróbujemy jeszcze zniżkę od naszego przyjaciela jubilera na Glade pana Darbę wytargować, może sprzeda nam perłę taniej. To jest teraz twój priorytet, zidentyfikować kawkę i zobaczyć, czy da się ją zaaplikować Malinowi. Teraz czekamy na Fridę, zaraz zapytam Grega, może wie, kiedy będzie. Schowajcie tę strzykawkę i to wszystko. A tak, słusznie. Schowaj to. Tak. Chowam strzykawkę do siebie, nie zostawiam jej tutaj. Reszta próbek i innych rzeczy, ona pozostaje jakby schowana gdzieś tutaj. Dobra, okay. To otwieram drzwi i jest tam Greg? Żeby tylko Greg. Widzisz tak, że szeryf jest cała w liściach i wygląda bardzo zmęczoną. Widać, że nie spała całą noc. Strzepuje jeszcze z siebie, gdzieś tam wyciąga cierni z ramienia. Widzisz, że jest przy niej także Lord Diarbe i coś tam o czymś rozmawiają. Z ciszonym tonem, ale kiedy uchylają... Aha, jeszcze widzisz służbę jakiegoś takiego bardziej oddźwiernego, czy może jakiegoś bardziej, no jak, nie wiem, ogrodnik, czy ktoś, który próbuje w jakiś sposób zakryć wybite okno na korytarzu. Na razie je po prostu tam przykrywa jakąś płachtą i ma w zębach ma gwoździe, po prostu wbija, żeby przybić na razie jakieś prześcieradło, ale widzi, że czekają już przy nim deski, żeby dziurę po prostu zabić deskami. I w momencie, kiedy ty otwierasz drzwi, właśnie zauważają was. Widzisz, że Frida ten westchnęła i dobra. No, zapraszamy. Otwieram drzwi szeroko. Zapraszającym gestem. Weź mi tu nie pyskuj. Przesuwa cię po prostu w tych drzwiach. No. Chwyta jakieś krzesło, siada na nim okrakiem, tak wiecie, że się opiera o... Mhm. Pokazuje, żebyś się odsunął. Grego czeka za nią w drzwiach i dobra, no to co macie mi do opowiedzenia, co tam się wydarzyło? Tego szukałem. Czyli są zdziwieni tym, że Kaja tam jest w pokoju, siedzi? Zerknęła na ciebie, ale nic nie da po sobie poznać. Dobra, okay. Kaja się nie odzywa, jakby Kaja tam patrzy w górę gdzieś tam, jakby. No, to chyba oczywiste. Ktoś próbował nas zabić. No, to oczywiste, ale kto? Macie jakieś poszlaki, cokolwiek? I co tu tak głęboko w głębi kontynentu robią zmiennokształtni? Przecież oni trzymają się głównie pustkowi Malara i może północnych rubieży, a tu? Zaraz przy Dekomeradę? Dobre pytanie, co oni tu robią, szeryf. Weź, nie denerwuj mnie, Malvin. Dobra, jak to się stało, że byliście w ogóle na tym wzgórzu? Co tam robiliście? I nie próbujcie kłamać.
Grego was śledził, widział jak tam poszliście. Właściwie powinniście mu dziękować, gdyby nie ja. To, gdyby nie on, to byśmy nie przybyli wam z odsieczą. Ja puszczam do moich tych towarzyszy. Jasne, jasne. Szukaliśmy zielarza, zgubiliśmy się. Wspólna wersja. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. No. Cóż, ciężko to wytłumaczyć. Ciężko, nie wiem o co chodzi. Zafascynował nas wasz nietypowy charakter tego miasta i chcieliśmy rozejrzeć się nieco dalej, jak to wygląda. Skradając się po nocach, tak? Słyszeliśmy. A jak inaczej poruszać się dookoła tego miejsca? Nie, to jest dość niebezpieczne. Ale jak widać, skradanie się to najlepszy sposób poruszania się wokół tego jakże niebezpiecznego miasta. Ja jedynie chciałem zaciągnąć informacji u zielarza, który podobno znajduje się w tych okolicach, ale niestety... Zielarz jest wzgórze dalej, a wy poszliście od razu na ścięte wzgórze. Czego tam szukaliście? Jest tam dość ciemno. No. Popatrzyła po was i... A co, nie widzicie w ciemnościach? Nie. I patrzy się jej po prostu prosto w twarz. Było bardzo ciemno. Czyli, bo ty, Vincent, masz widzenie w ciemności, chyba? Mam. Masz, no. To rzuć na deception, kiedy mówisz, było bardzo ciemno. Widzę w ciemnościach. Siedem. Jana, z takimi oczami jak twoje, to nie powinna być żadna przeszkoda. Marnie się powstrzymuje bardzo. Dobrze, pani szeryf, czy zmiennokształtni mogą mieć jakiś związek z Mogogiem? Wydaje. To nie, na pewno, raczej nowość. W takim razie, co pani wie o synach masywu? Jana. Nie wiem nic, kto niby to jest. Nie wie pani nic o synach masywu? Inside? Nie, najbliższe góry są jakiś miesiąc drogi stąd. W takim razie widzę, że nie jest to pani jest bardzo to tajemnicza. No właśnie powiedziałeś inside, Bartek. Znaczy to... Jeżeli ktoś Garrett chce ją insightować, to Garrett nie dowierza, że nie słyszała o synach masywu. Czy ją insightujesz? Dawaj. Tak. Tak, to rzuć insight. Must disadvantage, jesteś zmęczony. Kurwa. To szkoda, że ten... Tylko ja też coś insight, bo ona powiedziała o górach coś. Nice. Nie wiem, czy coś. Ale tak. Czekajcie, 16 i chyba wisdomki trochę mam. 19. A, 19, okej. Okay. Dobra, to czekajcie, muszę jej rzucić jak zwykle. Nie, nie ta kość. Gdzie są moje D20? Podziałem. A, tu są. Dobra. Ile było, Garrett? 19. Wierzysz jej. Okej. Okay. Widocznie nie jest pani za bardzo wtajemniczona w sprawy kompanii. Ale no. To... Mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć za dużo, ponieważ mam zobowiązania wobec admirała Freytana, ale zmiennokształtni. To coś ciekawego tutaj. To w takim razie, co to za sprawy? Może mi jednak pan powie. Szukamy bardzo wartościowego ładunku. Ładunku? Tak, czyli trochę... nie jesteście jakimś, tak jak mówiliście, po prostu najemnikami? Jesteśmy najemnikami na usługach kompanii i wykonujemy jej zlecenia. Okej, okay. I tą zleceniem jest odzyskanie... Łączy się ono...
Łączy się ono z synami Masywu i to... Dobra, kim są synowie Masywu? I jaki to ma związek z tym, że... Synowie że mam Masywu. Teraz zmiennokształtnego na wolności pod moim miastem. Na to jest pytanie taki, że... próbujemy sami odpowiedzieć. Tak, a synowie Masywu są powiązani ze zmiennokształtnymi, mieszkają na pustkowiu Malara, więc wysłali swoich agentów aż tutaj, by nas powstrzymać. No to chyba bardzo musi im zależeć na tym, żeby was powstrzymać, skoro zdecydowali się wysłać aż tutaj swoich ludzi, chociaż pierwszy słyszę, żeby zmiennokształtni organizowali się w cokolwiek. To są po prostu dzikie plemiona gdzieś na północy. Przepraszam, ale nie sposób nie zauważyć, że nadal nie otrzymywaliśmy żadnego podziękowania. Za co? Za pozbycie się kilku zmiennokształtnych pod waszymi murami. Wy mówicie za uratowanie, było ich o wiele więcej. Oraz za uratowanie córki twojego zwierzchnika. Za córkę to chyba już wam dziękował hrabia, z tego co pamiętam. Nie chcieliście przyjąć nic od niego. Woleliście robotę, żeby pozbyć się Mogoga. To mnie już nie obchodzi trochę. W ogóle ta wdzięczność, że tu się znajdujecie, wynika tylko z tego, że uratowaliście pannę Ninę. Gdyby nie to, gnilibyście już w celi na moim posterunku. To po pierwsze. Po drugie, jak rozumiem, szukają was zmiennokształtni, tak? Tak. I jak widać, w takim razie, no super, czyli przyprowadziliście mi ich do miasta. Powiedzcie mi, co mnie powstrzymuje, żeby was po prostu teraz z tego miasta za przeproszeniem wypierdolić, ponieważ no, nie chcę mieć tutaj więcej zmiennokształtnych. No, może nie chcesz mieć tutaj zmiennokształtnych, to niedługo będziesz mieć tu pełno goblinów. Poza tym to nie my przyprowadziliśmy tutaj zmiennokształtni infiltrują już nawet aż do Komerady. My jesteśmy panaceum na ten problem, nie jego przyczyną. Przekonywanie. Dobra. Tutaj. Cyk. Niestety disadvantage. Pierwszy to jest... A, jest 14, było 9. 9. Przewróciła oczami. No tak, tak. I pewnie tam jest jeszcze jakiś wampir czy coś. Dużo się słyszy o tym, o Dekomeradę. Nie jesteśmy teraz w Dekomeradę, jesteśmy tu i teraz, w moim mieście, w New Dagger. Tak, dobra. Ale wszyscy tutaj, jeśli dobrze widziałem, Herb, służymy wolnej kompanii. Ja to widzę kompanii. Tak. Słucham pani. Byron. Owszem, uratowaliście pannę Ninę, za co jesteśmy wam wdzięczni, ale nie chcę was w moim mieście. Jeżeli nie przyniesie... Nie, jutro ma was już tu nie być. Jeżeli nie wrócicie po prostu z Mogogiem, jego łbem, czy co tam chcecie, jaki kawałek jego przynieść, nie chcę was widzieć z powrotem w moim mieście. Nie mogę ryzykować na więcej zmiennokształtnych. Poza tym muszę jeszcze szukać tego, który przez was uciekł. O, mówisz tak, panu szeryf, jakbyśmy mieli jakiekolwiek inne plany. Na razie to chciałbym jakichś wyników od was, a póki co rozbijacie mi się po mieście, niepokoicie ludność i nadużywacie gościnności Lorda Diarbe. Ostatnio to my, a raczej Gareth targował umowę z hrabią, nie z tobą. Nie wiedziałem, że to ty jesteś egzekutorem tej umowy. Ja jestem siłą wykonawczą w tym Dobrze. Miejscu. Dobrze, już nie zaogniajmy sytuacji. Pani Byron, i tak dzisiaj zamierzaliśmy opuścić miasto, tylko... Musi nas pani zdjąć areszt domowy. Musimy się przygotować na podróż. Dobra, wrócimy... możecie opuścić willę, ale Griego ma was na oku. Griego mrugnął do was.
za jej ramienia. I tyle. Dobra, Greg. Jutro ma was już tu nie być. Z haczem czy bez. Jedyny moment, jaki chcę was jeszcze zobaczyć, to jak przekazujecie w moje ręce, albo inaczej, jak umówiliśmy się w końcu, Gareth. Chcę was dopiero zobaczyć, jak będziecie prowadzić Mogoga na moją szubienicę. Albo w twoim przypadku chyba do bloku, jak rozumiem. I tyle. Ja wracam polować na zmiennokształtnego. Udanych łowów, pani Byron. Żegnam was, panowie. Powodzenia. A? A to. Żałosne. Wyszła już, czy... Wyszła już, tak, czy ona po prostu odwraca się i wychodzi. A? Poszło lepiej niż myślałem. Kompletny brak szacunku. Drzwi są zamknięte. No załóżmy, że są zamknięte. Zamknęliśmy. Załóżmy. No tam jest ten Grek, ale myślę, że to nie jest dość podejrzane stwierdzenie. Okej. Jesteśmy sami po prostu, pytam. W pokoju tak. No dobra. Zamknijmy drzwi, zamykamy drzwi, załóżmy, żeby nie było. Tak, tak. No, daj nam 10 minut, Grek. Griego. No i co? I... Griego, dobrze. Zamykacie mu drzwi przed nosem, ale nie ten... Nie wiecie, czy jest za nimi. No, zakładamy, że, zakładam, że tak, ale siadam na krześle, lekko kulejąc. Strasznie się panoszy ta szeryf. Ale to dobrze. Po części rozumiem. Jej duma zagłusza prawdę. Mam wrażenie, tak, że mamy ją z głowy na najbliższy czas. Tak mieliśmy już iść, więc... No ja ją trochę rozumiem. Panowie po prostu poprzysięgła chronić te tereny. I chroni w jaki sposób, Gachecie? O. Ignorując wszystkie informacje na temat tego zagrożenia, które czyha za rogiem. Spójrzmy w prawdziwe oczy. Nie jesteśmy najbardziej wzbudzającą zaufania grupą podróżnych, jaka nawiedziła to miasto. Ale tak naprawdę nasze interesy są teraz zbieżne. Nie chcieliśmy przecież dalej wczasować w tym mieście. Teraz jedna sprawa jeszcze, więc upewniamy się, że nikt nas nie śledzi, to znaczy nikt nas nie podsłuchuje. Jak to robisz? No wiem, że Grek jest za drzwiami, więc odsuwam się jak najbardziej. Tam mamy te parawany, więc zaciągam jeszcze te parawany i przywołuję ich konspiracyjnie. Patrzę, czy są jakieś dziury w deskach, przez które służba może podsłuchiwać i podglądać. Może napisz. No nie, możesz rzucić na spostrzegawczość, czy ktoś was nie podsłuchuje. Dobra. Z disadvantage'em. Aha, o, spadła mi kostka. Daj jakąś kartkę. Pióro. Dobra. Okej, ja bym chciał coś zdeklarować, jak jasne, jeszcze tam robią. Mhm. No. Malwin, jako że zna styl pisma, przestudiował charakter pisma Kili. Tak. Z liściku. To pisze liścik o innej treści po prostu w jej imieniu. Dobra, to chciałbym poznać tą treść, ale ten nie musi być dokładnie, możesz, wiesz, jakiś vibe przesłać albo co chcesz dokładnie, ale tak, podrabiasz liścik. Tak, tak, guzik. Tak. Myślicie, że jakby w ręce pani szeryf trafił przypadkiem zostawiony list od Kili, że jest szantażowana? Obawiam się, że pani szeryf nie jest skłonna na wybaczenie.
dla zmiennokształtnego. Mam wrażenie, że sami nie są pewni, jak rozwiązać problem zmiennokształtnych, a już na pewno nie kogoś w tak zaawansowanym stadium. Ale czekajcie, czekajcie, ale czy ona wie, kim jest zmiennokształtny? Może widzieli tylko nietoperza łaka, a nie widzieli, wiecie, oryginalnej formy. Może nie wiedzą, kogo szukają. To prawda. Właściwie to się nie spytaliśmy. To jest cenna uwaga, Kael. Wystarczy ją wyleczyć, przebrać ładnie, odpicować i nikt się nie zorientuje. Tylko na razie nie wiemy nawet, jak wyleczyć Malwina, co do Pierol. Zakładasz, właśnie. Dobra. Zakładasz, że będziemy w stanie ją wyleczyć, a jeśli ten płyn okaże się ciebie, Malwin, antidotum, to... Może. Z całym szacunkiem, ale ja zamierzam ratować siebie. A nie mamy więcej? Ile tam tylko jest, Vincent? Poczekajcie. Klikam do slajma. który... Do gluta. Tak. Gipka. On się bawi butelką w tej chwili, jakby przelewał sobie z boku na bok. Tak. Gdy robię, puszcza ją, podskakuje do góry i przykleja się do sufitu. Ten, on potrafi latać, prawda? Potrafi latać, tak, więc... Ale to opisz, jak on wyczarowuje sobie skrzydełka, czy się tak napełnia, się jak balon? On się zmienia w takiego Rodsa, jeśli kojarzycie ze zdjęć. Gdy macie na zdjęciu, które jest zbyt długo, jest prześwietlone i przelatuje owad akurat przed nim, to wygląda jak taki Rods. Wygląda jak taki z... Kurde, jak to tłumaczyć? Wyślę wam po prostu zdjęcie. Dobra, wyślij. Wyślę wam po prostu zdjęcie, będzie łatwiej. Na fanart już. Ja jakby miałem 14 z tej percepcji. Nie widzisz, żeby ktoś was podsłuchiwał. Znaczy podglądał czy coś. Dobra, to jeszcze... Gert mówi, że może jeśli... Jeśli nie znajdziemy lekarstwa, to po prostu zabierzemy ją z sobą i... Zobaczymy, co dalej. Nie wiem, czy jest dla niej miejsce w New Dagger. Aha, rozumiem. No tak, jak tego śrubę się zamienia. To nie jest... To nie jest... rozsądne. No ale... Zostawimy ją tu samą sobie. Właściwie to, jeśli nie wiedzą, że to ona jest tym zmiennokształtnym, może jeszcze miesiąc w tym mieście, udając pobyć. Gorzej, jak ci synowie Masywu jej szukają, czy coś, no bo... Nie wiem. A wiecie, kogo jeszcze szukają synowie Masywu? No właśnie, Kaja. No to... wszyscy mam razem. Nie rozumiecie tego, nie? Ja byłem z nią... Tu wchodzę tak szczerze. Poczekaj, proszę. Musimy mieć pewność. Ale ona coś może wiedzieć. Nie. Wysyłam śluzowca do drzwi, do framugi drzwi. Chciałbym, żeby prześlizgnął się przez górną część drzwi. Mogę mu ją uchylić. On tak nie może, w sensie nie jest per se slimem. Tak, wiesz, więc, o co chodzi. Tak, uchylam mu. Tak, on musi, nie jest aż tak giętki. Okej, przechodzę do drzwi, otwieram je, uchylam je, żeby tak jakby chciał wyjrzeć. Na zewnątrz. Rozglądam się i w tym czasie chciałbym, żeby on wyszedł na korytarz. No dobra, no to wytacza się na korytarz. Jest na korytarzu. Tak. I co dalej? Chcę, żeby obserwował, czy ktoś będzie podchodzić do naszych drzwi. Dobra, no to no to on daje ci sygnał, że ciągle jest ten pracownik. Teraz słyszycie wyraźne wbijanie tych gwoździ, kiedy ktoś tam łata te drzwi i że mówi ci też, że Griego siedzi tak, jak siedział na krześle na końcu korytarza. A moment, bo ja coś przegapiłem. Co nie łatają? Właśnie jakie drzwi? Jest okno wybite. Bo na korytarzu. Wiktor wyszedł. Aha, dobra. I waszych drzwi nie da się zakluczyć, bo zamek jest wybity. Jasne, tak. dobra. Poza tym Kila może być cennym źródłem wiedzy o synach Masywu, skoro ma z nimi kontakty. A nie jest bezpieczna w tym mieście, ponieważ jest jedna osoba, która wie, że tej nocy tam była i dość w dość podejrzanych okolicznościach się u niego zjawiła. A zaraz, a co z tym żabolem, który przyniósł ten liść? Może jego trzeba zabrać?
mniejsza z tym żabolem. Żabol robi po prostu wszystko za kasę. Trzeba pogadać z alchemikiem i może mu skombinować ten rumdżal. Kae, może... Gachecie, nie wiem czemu to, że żabol robi wszystko za kasę, jest dla ciebie takim negatywem. Znaczy, zabrał nam kasę, więc... Znaczy, Marvinowi. Nie jest w sumie dla mnie negatywem per se, ale nie sądzę, żeby odgrywał większą rolę w tej historii. Po prostu są teraz ważniejsze tropy do podjęcia. Skoro tak uważasz. Taki pewny siebie. Dobra. Ktoś też musi odwiedzić Hacza. Musimy zebrać sprzęt i wyruszać stąd, bo nas tu nie chcą. I wydaje mi się, że po drodze, jak już wyruszymy, możemy zahaczyć o chatkę zielarza, żeby oczywiście dokupić parę medykamentów. To jest. To co? I wtedy zastanowimy się to dalej. Tak. Tak, i proszę, zdobądźmy jakąś perłę. O, chyba to nasza ostatnia noc tutaj, więc sugeruję zebrać swoje rzeczy. Gareth zbiera swoje klamoty wszystkie. Mm-hmm. Zostawia tam to ubranie, co mu pożyczyli. Ale już zniknęło do tamtego czasu. Tak. I wychodzi, lamocząc tym wszystkim, co tam miał. Dobra, jak wychodzisz na korytarz, prawie się poślizgnąłeś o śluza. Mogłeś na niego stanąć nawet. Nie wiem, pisnął, zniesmaczony, ale widzisz, że Grego też podniósł się i z krzesła niczym sprężyna wręcz wyskoczył. I mówi do ciebie, to co? Szybko widzę, zabieracie się w podróż. Dobrze, mniej roboty dla mnie. Czas to pieniądz i chyba nas tu nie lubią, więc spocznij, Greg. Ty mi nie rozkazujesz, no offense, ja tu tylko pracuję. Zrobimy zakupy i lecimy. Mm-hmm. Tak, mniej pracy dla ciebie, jak już zauważyłeś, więc fajnie. To idziemy, jesteśmy już wszyscy na korytarzu, czy jeszcze coś chłopaki deklaruje? Ja wychodzę na korytarz i do tego Griego mówię, ty i tak nas masz śledzić, tak? Śledzić? No patrzeć na was. Raczej nie będę się chował po rogach. No to chodź z nami. Tak jakbym miał wybór. No, ale możesz tak mniej ukrycie. Chodź z nami po prostu. Tak, będę za wami szedł. Na pewno znasz parę kluczowych miejsc, które powinniśmy odwiedzić, przygotowując się do tej wyprawy jako... Jeżeli to taki... przyspieszy wasze opuszczenie miasta, owszem, czemu nie? Oczywiście. Prawda, Garecie? Tak, pewnie. Musimy znaleźć Hacza, zakładam, że przesiaduje cały czas w tej karczmie. Spojrzał się tam przez jakieś okno. O tej godzinie? Raczej nie, ale jak chcecie iść do karczmy. Tylko widziałem, co tam odfasoniliście ostatnio. Morengo was raczej nie wpuści. Dobra, to gdzie możemy szukać teraz Hacza? Nie wiem, gdzie a gdybym powiedział, gdzie was, gdzie będzie, jeśli z nim mieliście spotkać, to chyba to ustaliliście. Co ja mam wam organizować wasz czas? Cholera, no. Teraz przez te wszystkie nerwy zapomniałem, co tam ustaliliśmy. Też szukam. Dobra, prędzej czy później znajdziemy go w tej ja niestety wtedy grałem w potworiadę, także nie mogę wam powiedzieć. Znaczy, on w domu jest swoim. Na pewno mieliśmy gdzieś te zakupy z nim zrobić. Tak. Przekonywaliśmy go tym, że mamy ten, no... Ten kwit. Dobra, poszukamy, połazimy, jest tu chyba dość taką personą rozpoznawalną, znajdziemy go. Dom z czarnym dachem tylko. Był, tak. Dobra. Oszuści. Ja się przypomniało nam po prostu. Przypomniało się dokładnie. No, oczywiście. Wiecie gdzie iść. Hacz powiedział, że znajdziecie go... jutro w jego domu najlepiej i powiedział, że szukajcie domu z czarnym dachem pod bramą. O,
I rzeczywiście, przechodzicie przez główny rynek, kierujecie się w kierunku głównej bramy, jedynego kamiennego kawałka palisady otaczającej miasto. I rzeczywiście w wiecznym cieniu przy bramie, ponieważ jak brama jest z kamienia, no to ten budynek rzuca cień, który się nie przesuwa ze względu na to, że wiadomo tam, no już trzy razy, tak, powtarzam rozumiem. To co sesję. Ale to za każdym razem robi takie samo wrażenie. No, dziękuję. Dobra, no to w tym wiecznym cieniu widzicie właśnie dwupiętrowy, wąski dość dom, oparty o kamienną ścianę bramy, głównej bramy. I rzeczywiście ma czarne po prostu dachówki. I różni się od domów w okolicy, ma ewidentny taką, jest architektura, bardziej wam przypomina, przynajmniej na pewno Garrettowi, domy spotykane w nocni w Decomeradę. Jest raczej właśnie trochę ostrzejsze, takie gotyckie kształty, ale nie jakiś super mocno ozdobiony. I tyle, jest tam sobie. To pukam do drzwi. Panie Hatch. Dobra, no to zapukałeś. I słyszysz ze środka, już, powoli. Słyszysz odgłos przekręcanych zamków, odsuwanej zasuwy. Otwiera się szpara, przez którą wpada trochę słońca, słonecznego, no, trochę światła dnia. Widzisz zmrużone oko Hatcha po drugiej stronie, jak walczy ze światłem i ano. Umówiliśmy się. Pora na zakupy. Zapraszam. Jesteście. Dobrze. Dajcie mi chwilę. Dobrze, poczekamy na zewnątrz. Nie mija dużo czasu, drzwi otwierają się i widzicie, wychodzi chyba Hatch. Trudno powiedzieć, ponieważ jest to istota postury Hatcha, ale ma całkiem zarzucony na siebie taką pelerynę, niczym peleryna przeciwdeszczowa, z bardzo głębokim kapturem. Taktycznie nie widać go z ścienia rzucanego przez jego ubrania gdzieś tam ze środka. Nie dziwi nas to, wiemy jak droły funkcjonują. Tak, no. Wiesz, nie za dobrze czują się w świetle słonecznym, przeszkadza im ono, powoduje nudności. Gdzieś tam, nawet nie widzicie błysku jego zielonkawych oczu ze środka i no dobrze, to co potrzebujemy na tą drogę? No tu zdajemy się na pański profesjonalizm. A, dobrze, rozumiem. W takim razie chcecie iść ze mną, czy może po prostu przekażecie mi fundusze? Ja zapewne... Pójdziemy z tobą. To też jakaś nauka dla nas. Tak, na przyszłość. Wie, może coś niekonwencjonalnego wpadnie nam w oko, co może się przydać. Ale... Dobrze. Tak. I też widzicie, że przekręcił trochę głowę i spojrzał za was i... Griego. I widzicie, że... Pomocnik, szeryf. Mnie tu nie ma, Hatch. Udawaj, że mnie tu nie ma. I on tak, to będzie trudne. O, wy panowie się znacie jakoś bliżej? Rzuć na insight. Z disadvantage'em niestety. Z disadvantage'em. God damn. Najważniejsze pytanie sesji. Trochę dłużej. Dobra. Jedna to jest... albo... 8 plus... A jakbym dał teraz inspirację... 11. Mógł... Nie, 11, no 11. Jak już powiedział... nie, no widzisz. Grego się zarumienił. Okej. Okay. I jest okay. Trochę speszony. Nice. Ale... Jest na służbie, stara się być, stara się być jak najbardziej profesjonalny, jak się da. Cóż, każdy ma jakieś niewygodne historie.
A, wręcz przeciwnie. Ja tam, mówi Hatch, wygoda nie ma tu żadnego z tym związku. Dobrze, w takim razie. Dobra, to... Ruszamy na zakupy. I sunąc, widzicie, że trzyma się cieni ewidentnie pomiędzy budynkami. Ruszacie w kierunku portu i głównego rynku. Shopping mall montaż. Tak, i robimy shopping mall montaż. Że ci tak, przekazałem 30. Mam 50, dobra. Mam 55 sztuk złota. Ej, a to z tych potworów to ja też się należy. I Malwinowi też. Daję ci 20 sztuk złota. A Malwinowi też? Bo mi Kaja zależy perfidnie, żeby było porówno. Jakby tak jest, widać, że to jest Malwin taki... nie chciał. Malwin ja nie chciał. Ale Kaja bierze i mu wciska po prostu. Tak po prostu, wiesz. Dobra, ja biorę. I po prostu robię jakby rundkę wokół drużyny i oddaję Vincentowi. Spoko. Tak, na pewno sprzęt do wspinaczki dla nas wszystkich. Tak. Dobra, to już sprawdzam. Z tego co pamiętam, to jakieś takie kajdany i rzeczy to nam dała. Tak, dostaliście Byron. Kajdany. A jakąś siatkę właśnie, żeby siatka łapać. Do rzucania. Tak. Net, tak. Tak, dobra. Ona jest, tak. To jest... Kaja też chce. Ile chcecie do wspinaczki? Pewnie po jednym dla każdego, dokładnie. Tak? No. Climber's Kit, jeden, kosztuje 25 sztuk złota. O kurde. Ile? Stówka. No to jest 25 sztuk liny. Wiecie, jaka lina jest droga? To najpierw pytajmy Hatcha, czy w ogóle to potrzebujemy. Niech on nam zasugeruje, co my potrzebujemy wziąć. Tak. To nie jest przesada. Dobra. No to... Nie wiem, chcecie się wspinać? To jest dół. To jest uskok. Mhm. No właśnie. W górę tu uskoku. To jest jakby drugi brzeg wąwozu, a wy idziecie tym środkiem. Jakby tą... Okay. No, w dobra. Górę uskoku musimy wejść. Wy idziecie jakby... Znaczy tak ustaliście z Hatchem, że idziecie tą jakby wąskim tym. Pasem płaskim tu w środku. Tak, ale potem byśmy się musieli trochę wspiąć tutaj. Nie wiecie, bo nie wiecie co to jest. No tak. Jeśli Mogok i jego podopieczni mogą wychodzić z jego kryjówki oraz do niej wracać, to również my powinniśmy się tam dostać bez większych problemów. Więc może... Wicencie, ale jego podopieczni nie muszą ukrywać podstępu, by się dostać do jego kryjówki. Może nie kupujmy po prostu sprzętu dla każdego, tylko puśćmy Kaję przodem, ona nam wyszuka bezpieczniejszy szlak, ewentualnie skręci linę. Uważam, że jeden sprzęt spinaczkowy starczy. Też tak uważam. No, da się de facto przejść na jednym, tak? No, jedna osoba idzie, zostawia hak i zostawia linę i po prostu potem zrzucacie uprząż na dół. Dowiedzieliście się, że prawdopodobnie da się tam dojść szybciej, jeżeli pójdziecie czy niebezpieczniejszym terenem, wąwozem przez wieczny cień. Pasterze gigantycznych chomików widzieli statek, który tam upada w tym miejscu. Jeśli tam jest cała armia goblinów, co najmniej 4 tuziny, to potrzebują wodę. Czyli skądś muszą ją brać. I to jest... No, czyli rzeka jest. Jest rzeka albo jakieś źródło. No to tam sprzedaję wam jeden zestaw do wspinaczki. Na pewno chcecie też perłę, czyli 50 sztuk złota. Odwiedzacie starego Delago. Wincencie, rozejrzałeś się. Widzisz, że nie jest to super dobry sklep z biżuterią. Raczej no, nie umywa się do tego. Ludzkie ręce nie są w stanie odtworzyć arcydzieł z Xili. Bardziej sprzedawca szlachetnych kamieni niż jubiler. I prosimy Vincenta, żeby nie komentował. Dobra, ale tam jeżeli nie chcecie się jakoś targować czy coś, to Delago bez problemu sprzeda wam perłę. Ja nie mam serca złota. Się z Delago targować w końcu. Tak, już go wychodzi. Wygrałem z nim rubin w karty. Ale jestem dla niego miły, jakby tam deklaruje, że jesteśmy tacy... Dobra, to on, widzicie ciekawą rzecz, mianowicie przy ladzie ma takie jakby taką balię pełną jakiejś takiej półprzejrzystej, czegoś w rodzaju ciężkiego gazu. Tam pływają sobie w kółko jakieś kolorowe złote ryby. Łapie jedną i przy was po prostu z czoła wyciska jej perłę. Jak, tak ona tak... What? I ona jeszcze z trochę krwi tak...
upada na... Ona umiera? Umiera, tak. Kiedy on wyciska perłę z kosmicznego gupika. Czy srebrny kołek byłby bardzo drogi? No, byłby drogi. Kurde. Ale srebrne coś? Srebrne kule może. Rozglądam się po towarzyszach. Tak, chciał uzupełnić amunicję i jakby z Malwinem tu wymyślamy, można by taki zrobić ten, że załadować taki shot z monet. No. Ja podchodzę ze złotą monetą do tego Delago. Mhm. Miałbyś rozmienić? No tak, miałbym. Poproszę. Dobra, no to dostajesz woreczek pełen srebra. Dziękuję. Daję. Ja też to rozumiem. Kto ma tego obrzyna? Ja mam. Nie wiem, czy wam tego nie zakazać. To jest kurwa debilne. Proszę. Więc tak, do obrzyna 5 golda za 5 ładunków. 5 golda? Tak, 1 gold za 1. Ciii. Dobra, a my mamy w ogóle jakąś amunicję do tego szybkana? Nie upcha się tyle tych monet tam przecież. Mamy. Z 20 monet. No ale ty płacisz jeszcze za proch strzelniczy. A ty umiesz, Gareth, z tego strzelać w ogóle? Tak patrzę kart. A co to jest... za filozofia? Widziałeś, jak to działa. Naciska się spust, jeśli się trzyma dobrym końcem, powinno zadziałać. Ale bardzo chętnie pobiorę u ciebie parę lekcji, Kae, bo lepszego strzelca nie widziałem. A, dziękuję, dziękuję. Dobra, to... Widzę, ty chrząknął, zaklekotał. Są tutaj posrebrzane bronie, skoro wiadomo, że... Są. No wiadomo, każdą drogie. Broń można posrebrzyć, tylko to zajmuje czas i kosztuje pieniądze. Srebrne bełty. Jaki koszt? Ale ty masz magiczne przecież. No, więc tak jakby tak, chyba nie, już... nie potrzebujesz chyba wtedy. To prawda, srebra. To prawda. Ja nie mam po prostu żadnej broni, która im coś robi, dlatego tak rzuciłem. Ale to nie jest tak, że jeszcze dodatkowe obrażenia będą ze srebra? Nie wiecie. No chyba, że ktoś na religię albo arkany rzuci. A to ja teraz zastanawiając się nad tym, ile to może kosztować, czy warto w ogóle inwestować w srebrne bełty. Tylko ja też chcę rzucić, bo nie wiecie naboje. To ma kurwa sens. I chciałbym to zrobić na arkanę. 17 mam jak coś na religii. Na co? Na 17 religię. Na religii mam. Dobra, i 8. Vincent? 8. Vincent, nie masz pojęcia. Kae, srebro jest po to, żeby tylko zranić. Aha. No to nie, Kae, nie powoduje dodatkowych efektów. Okay. Gareth, chcesz jeszcze jedną rzecz? A raczej trzy fiolki na przechowywanie cieczy. Dobra, to sądzę, że jedno srebro. Potki koniecznie. Zwykła potka lecząca to jest 50 sztuk złota jedna. No, chyba nas nie stać, panowie. ile jest warty rumdżal? A właśnie. Znaczy, rumdżal trzeba znaleźć. Rumdżala. Jedyne miejsce, gdzie można dostać rumdżal, to Dekomeradę. Może hrabia ma w barku. Dobrze myślisz, Gareth. Malin zaczyna głośno kasłać, gdy mówicie to. Myślę, że da się go podrobić. A, Vincent wszystko płaci? Tak. Okej. Okay. Zostaje z jedną sztuką złota. Okej. Okay. No to... Porabiłem. Zakupy zrobione. Nice. Większość dnia schodzi wam na chodzeniu od jednego straganu do drugiego. Widzieliście też parę sklepów. Targowaniu się oraz takich dość krótkich, pobieżnych rozmowach z Haczem. Griego nie odstępuje was na krok, ale też nie przeszkadza. Raczej po prostu sumiennie robi swoją pracę. Nawet jak wychodziliście tam od jubilera, bo Hacz nie wchodził do środka, to przyłapaliście na ich na rozmowie, sobie stali i rozmawiali sobie. Dzień mija raczej bez dzień. Zakupy mijają wam raczej bez większego problemu. Hacz też widzicie nakupił rzeczy dla siebie. Głównie kupił więcej amunicji do swojej kuszy. Kupił sidła, parę racji żywnościowych.
patrzy na was i dobrze, to co? I teraz dobre pytanie, czy wy już zapłaciliście, czy jeszcze nie? A, chyba nie. Nie, czyli... umawialiśmy się na 10 sztuk złota, panie Hacz. Czekaj, mnie teraz kurna ten? Nie, czy... nie robię cię. Jak wszedł ten work, ten web, to powiedziałem wtedy 10 sztuk złota i się zgodziłeś z tego, co pamiętam. Dobra, i ale Glade jeszcze chciał od was. Na jego zakupy. A, tak. Dobra, to zgodnie z umową, panie Hacz, przekazuję mu, odejmując sobie 10 sztuk złota i przekazuję. To była sobie... zaliczka, bo on jeszcze potem będzie chciał po przeprowadzeniu was. No, dobra. Tak. Jasne. No, dobrze. Panie kolego. No to dajecie mu 10 sztuk złota. Hełm Worga już, czy łeb Worga już miał. Bierze też ten. Bierze też, zwija sobie Glade. No dobrze, to jutro. Jutro późnym popołudniem wyruszamy. Dotychczas. Adios. Mam jeszcze, muszę się przygotować. Może spotkamy się poza miastem, bo tutaj już nie jesteśmy byli widziani. Taki jest plan. Okej. No on tam wam mówi, że no tam gdzieś na rozdrożach, przy tym, przy tam uschniętym drzewie, widzimy się jutro rano. Tak, konie przez wąwóz nie przejadą, ale możemy dojechać końmi do wąwozu i je tam albo zostawić, albo puścić, one wrócą do stajni. Nie? No jeszcze do zielarza chcemy jechać. Dobra, no to ale to już, to jest już bez Hacza raczej, nie? Tak, tak, chyba, tak. Że chcecie, żeby zdecydowanie bez. Nie, bez Hacza. Dobra. Nie chcemy się już pozbyć jakby Griega, powiedzmy, że wyjeżdżamy z miasta i koniec, nie wracamy już tutaj, nie? Dobra, no to... Jak bez Mogoga nie wracamy. Dobra, no to tak? Mówicie mu to? Tak. Chyba, że coś... rozumiem, że na Rumżal mamy pomysł, że jednak tutaj Vincent robi... Coś spróbuję. Okay, damy radę, urobimy. Dobra, dobra. Czyli już tą noc spędzamy poza miastem. Czyli... No właśnie, no. No Kaja proponuje, że może ten młyn opuszczony, który gdzieś tam... Znaczy nie, czy opuszczony. No widziała takie miejsce, gdzie można się kimnąć, nie? No to zbierzmy swoje rzeczy wszystkie z willi. Tak, no ja już zabrałem. No to zabieracie z willi swój sprzęt, konie. Tak. Konie, żegnamy się. Dostajecie, dać też konia, odbieracie z posterunku, bo Gareth ma pożyczonego. A jeszcze jedna rzecz. Jakiego typu alkoholu jest Rumżal? Rumżal to jest jedyny w swoim rodzaju alkohol. Do jakiego można go najbliżej porównać? Jest to wszystkie najwspanialsze nuty każdego ciemnego alkoholu. Okej. Okay. Zero, co woda to jest po prostu? To może załóżmy, że my kupiliśmy jakiś najmocniejszy kurde alkohol tak, ever. Chciałem taki, właśnie deklarować, że chcę jeszcze taki kupić. Jest taki absent, że po prostu on wypije i on widzi wróżki. Tak, kupisz potężnego i dodatkowo sporo też jakiegoś po prostu nie wiem co tam, ich odpowiednika wody na przykład. Dobra. Jakieś zioła może, żeby taki Jägermeister wyszedł. Spokojnie, panowie. Kurwa, kocham zakupy. Czekajcie. Wino. Boże, to jest ciężkie. I Malwin taką etykietę zrobi. Rumczan tą butelkę, napisał Rumczan. Właśnie Rumżalu nie sprzedają w butelkach, tylko pamiętajcie. Tak, nalewają, więc... No tam, nie. Zobaczymy, jak bardzo jest konoserem pan zielarz. Trade goods, kurwa, tabelka 1000 pozycji. Okej, okay. Vincent wam... Więc... Cóż, nie, skoro nie mamy prawdziwego Rumżalu, będziemy musieli zastąpić to w jakiś sposób. Postaram się coś wykombinować, ale o wiele łatwiej, myślę, wejdzie to, jeśli... najpierw dostanie odpowiednią podkładkę, więc tak, szykujcie się na długi wieczór. Mam też szalony pomysł. Sądzę, że butelka po prostu spirytusu to jest jakieś 5 sztuk srebra, 5 sztuk miedzi. Okej.
I co jeszcze chcecie? Chcecie zioła do tego, tak? Tak, i jeszcze chcę wódę. Jakąś wódkę do tego, żebyśmy dobra, mogli... lepsza wódka, spirytus i zioła. Dobra, w sumie to jest jedna sztuka złota. Okej. Okay. Myślę, że to jest najwięcej sensu. Dobrze, kupuję to. Kupuję, kurwa, kociołek. Dobra, ale już nie macie glejtu, hacz wam go zwinął, więc to jest bez zniżki. Dobrze. Nie. Przypomnieliście sobie już wychodząc. Tak. Mam też pomysł, możemy po prostu powiedzieć prawdę i go przeprosić i spróbować z nim negocjować dalej. Albo Malwin może napisać jakiś list, że to niby dostał hrabia i wiecie, i tutaj jest taka butelka. O, szakszuka kosztuje 5 sztuk srebra. O. Warto wiedzieć. Malwin, potrafiłbyś podrobić certyfikat? Nie byłbym w stanie podrobić czegoś, czego nie widziałem. Tak, Lejtu nie czytałem. Poczęstujemy go w łóżko. Myślę, że będzie wtedy przyjaźniejszy, jeśli będzie nalegać dalej, żeby spróbować Rumdżalu. Cóż, po prostu nie jest taki dobry, jak pamiętał. Myślę, że to może się udać. Nie widzę innego sposobu. Dobra, to jedźmy do niego po prostu. Widzę wiele innych sposobów, ale żaden z nich się wam nie spodoba, więc... Dobra, najwyżej spróbuję załagodzić tą sytuację, co może być ciężkie. Ale chyba nie mamy innego wyjścia. Dobrze. W takim razie, kiedy już opuszczacie powoli miasto, kiedy wychodzicie z tego, z willi, już z końmi, spakowani, widzicie, że ktoś na was czeka w bramie. Jest to Beatrice Diarbe. I przy niej wasza znajoma już postać, mianowicie mała Nina. No. Beatrice jakby popycha ją trochę i no, co masz do powiedzenia panom? I ona trochę zmieszana, ale widząc was uśmiecha się trochę bardziej i kłania się mi, że dziękuję bardzo. I widzicie, że wyciąga jakiś taki mały pakunek zza pleców i... Rumdżal? podaje Malwinowi. Okej. Okay. To Malwin trochę kuśtyka do niej bierze ten podarunek i tak klęka na jedno kolano i mówi... Bardzo dziękuję, księżniczko. I ona... tak. Możecie się rozejść. Dziękuję, księżniczko. Salutuję i... Tak jest. Garrett też robi taki bardzo dworski ukłon w jej stronę i siada na konia. Dobra, to ona jeszcze widzicie, że jak już opuszczacie mury willi, to wam jeszcze macha. Odmachuję. Ja też odmachuję. Macham. I miasto poza tą jedną małą, poza tym jednym małym wydarzeniem nie wydaje się w jakiś sposób żegnać was bardziej. Jedynie jeszcze przy bramie Griego widzicie, że obserwuje, czy nie wracacie do miasta przez jakiś czas, ale potem jak widzi, że już oddaliliście się na tyle. To jest całkiem rozsądna akurat rzecz do sprawdzania przy nas. Widzicie, że ten już jakby kiedy jest mniej więcej pewien, że odjechaliście, widzicie, że skręca, idzie gdzieś za bramę. To jeszcze rzucam do niego do zobaczenia wkrótce, z fartem Greg. I on uchylił kapelusza i nie odpowiedział nic więcej. Dobra. I poszedł w wasze prawo, czyli z jego punktu widzenia w lewo. Ważne. Przyda się za 10 sesji. Dobra. W takim razie jesteście z powrotem na trakcie. Czujecie lekką bryzę bijącą z północy tym razem. I... Gdzie udajecie się dalej? Czy ja mogę korzystając z okazji, że prawdopodobnie jesteśmy sami,
pierwszy i ostatni raz znowu na długo rozpakować tę paczkę. Oczywiście. Jest to tekturowe pudełko, pięknie zdobione wstążkami i brokatem. I kiedy otwierasz, w środku widzisz medal. Ale prawdziwy medal. Wow. Taki, który ma, wiesz, normalnie ma przypinkę, jest złoty. Złoty. I czerwoną wstęgę. I sam medal widzisz, że ma w sobie, nie wiesz do końca, jaki to jest materiał, ale prawdopodobnie z jakiegoś rodzaju żywicy albo z jakiegoś rodzaju szkła odlany mak. Okej. Okay. I taki order właśnie jest w środku. No to ja go sobie pakuję. No tak. Całkiem elegancko, Malwin. Kawaler makowego orderu. Czy rozpoznajemy tą dystynkcję, czy... Poza tym, że jest to symbol de arme. Że to jest po prostu od nich. Po prostu, okej. Okay. Mm-hmm. Mogę się przyjrzeć? Nie, Vincent. Są rzeczy, które są dobre, takie niezbadane, niedopowiedzone. I chowam. Może i lepiej. Może być dość tani. Ach, tak. Na szczęście jestem na tyle głupi, że nie rozpoznam tego. To prawda. Było miłe, prawda. Szczere, prawda. To było mi... Nie było w tym ironia, nic. To potwierdzenie. No dobra. Ruszacie do chaty zielarza, rozumiem? Tak. Ruszamy do chaty zielarza. To jest. Dobra, no to moment, zmienię muzykę. Dobra. Tylko jeszcze wam opowiada, tak, że to ork, że jest nawalony ciągle, ale że niby tam taki... Przed spotkaniem z rodzicami. Że uważa się za takiego znawcę i w ogóle, że on tylko tak pije do smaku, że tam opisuje to, co pamięta z tej chatki. Okay. Dobra. Wincencie, co ty tam, kurna, ten... Okej, więc... Pichcisz. Kiedy idziemy? Rundżalowy podstęp może się udać, ale w sumie czemu też by nie spróbować własnych sił? Więc biorę ten piękny, tą piękną butlę, nalewam do niej spirytusu, daję te zioła i sięgam po moje próbki z grzybami. Okej. Okay. Mianowicie też będę próbował... Też przez chwilę, że on tam go kurwa zmieni. Nie. Śluzowce. Vincent będzie próbował skomponować przyjemny alkohol. Dobra. Masz alchemy kit? Nie masz, prawda? Nie mam alchemy kit. Brewer's supplies masz? Nie mam z brewer's supplies. To nie wiem, co to kurwa będzie. Też wiesz, my idziemy teraz, nie? Jakby nie, tam... dobra, bez przesady. No i właściwie on nie chce zrobić alkoholu, tylko blend taki, nie? Tak, jakby drinka tak, robił. Tak, tak, no. Jak dużo alkoholu pije Vincent? I chyba nie pił na razie w ogóle. Vincent pił piwo. Było ok. Nie zna się na tym za bardzo. Ale dobra. Ostatnio bardzo dużo jakby badał grzyby. Rozumiem. I zauważy, że niektóre mają bardzo ciekawe aromaty. Jasne. No dobra, no to rzuć, nie mam też proszę... już żagu w alchemii jak coś, bo został rozmontowany. Przerobiony na tego, na śluzowca. Dobra, to tak. W takim razie... No nie masz w tym proficiency, ale raczej dodasz do tego... Właśnie co? Chyba wisdom, bo to jest jak gotowanie. Okay. Survival. Survival. No to będzie z wisdoma, bo to nie jest z inta, bo on teraz nie produkuje no magicznej mikstury, tylko on próbuje coś ugotować, więc rzucasz, dodajesz wisdom do tego. Dobrze. Let him cook. Uwaga. Let him cook. A, coś wyjdzie, ale nie wiemy jakiej jakości ogólnie. 13. No dobrze, no to
rzuciłeś te rzeczy w odpowiednich, myślisz, dobrych proporcjach. Tam jakoś użyłeś trochę magii, żeby to jakoś podgrzać może. Znaczy tam pewnie masz jakieś coś do takiego do robienia, coś takiego potrząsłeś. Spirytus nabrał całej gamy różnych ciekawych kolorów. Zakorkowałeś, żeby sobie dojrzewało tę chwilę jeszcze i nie wiem, coś wyprodukowałeś. Świetnie. Daję to do powąchania śluzowi. Śluzowi. Dobra, Gareth, może jakiś plan B? Może obiecamy mu beczkę? Śluz się tak cały, wiecie, że takie jakieś drgawka przez niego tak przebiegła, taki dreszcz, jak to powąchał i ten jego kryształ po prostu się tak, jak ten taki jest w animacjach, jak ktoś poliże cytrynę i mu się tak morda zapada. To ten kryształ jego, który ma oko, to się tak po prostu zapadł do środka, po prostu jak ślimak dotknięty, się po prostu zwinął. Okej. Karet, to może powiedzmy, może nie mamy rumdżalu, ale mamy coś lepszego, co? No, żeby... Tak, plan B zdecydowanie się przyda. Malwinie, może twoje tutaj sztuka perswazji. Bo on się może znać na tym alkoholu. Podłożymy to wszystko najpierw trochę innym alkoholem, to zaserwujemy na koniec. Dla was wszystkich jest to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek piliście, jasne? A, czyli też mamy brać łyka tego? To jest bezpieczne. Nie jestem pewien. Możemy powiedzieć może to coś egzotycznego. Że to nie jest rumdżal, ale coś... Ale przybierzemy mu rumdżal w końcu. Tak, myślę, że nie ma co iść w kłamstwo, że to rumdżal by się poznał od razu. Ale... No, rumdżal przede wszystkim nie jest zielony. Zacznijmy od tego. Ale może sprzedamy swój produkt po prostu bardzo dobrze. Dobrze, mam pewien pomysł. Mhm. Słucham cię, Malwinie. Powiemy mu, że to... Nie skłamiemy, jeśli powiemy, że to jedyna taka mieszanka na trójkątne. Że to... woda. Święta woda z jezior. Dalekiej puszczy Eberonu. Grzybowica. Tak. Jedyna taka... specyficzna mieszanka smaków i zapachów, ale przede wszystkim w oltarzu. Okej. Zdaje się Malujesz na... piękny obraz, Malwinie. Zdaje się na waszą fantazję w tym przypadku. Jasnozielona, wpadająca w błękit tafla wody. Leżakowała co najmniej 10 lat. I małe wróżki unoszące się nad nią. I mała dziewczynka puszczająca kaczki w tej wodzie. I kamień, który wypachowuje w kontakcie z taflą. Może wrzućmy tam jeszcze trochę sproszkowanego srebra, żeby nie było. Nie. Nie tym razem. Dobrze, mam plan. My nie mamy jeszcze jakiejś takiej butelki z winem, takiej z tym klaunem, czy coś? Macie, mamy. Mieliśmy jeszcze jakiś magiczny przedmiot. Tak, mamy. Który był alkoholem. Muzykę, wino, grające to... muzykę, więc wiesz, tutaj... Też jest pewnym kuriozum. Może się... A co jakby... Myślę, że jesteśmy na ten wieczór wyposażeni nie gorzej niż na naszą wyprawę na równiny. Dobra, to już jest chata, to może po prostu wejdźmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chwileczkę, co robi to wino? Incencie? Tak. Mam w drugim dokumencie. Wiem, gra muzykę. Dobrze, jestem Kali gotowy. Kali op music until there is no more wine in the battle. Tak. Jestem gotowy. To, że gra muzyka, jak nie ma więcej wina, tak? Czy co? Tak długo, jak jest normalne wino, jak je wylewasz, zmienia się w muzykę. Aha, w ten sposób. A jak je wylewasz do gardła, trzeba sprawdzić. Nie wiem. Przekonamy.
No dobra, to dobra, chodzimy. To pukamy do zielarza do drzwi. Dobra, no to... Panie Rolf! To drzwi się lekko uchyliły. Konspiracyjnie wyjrzało pożółknięte oko orka. No, no. To ja, panie Rolf. To pani. Z kolegami. Spojrzał na nich. Oni są okej? Tak, tak, tak. Są ze mną. Dobrze, to wchodźcie. No Mojka i... przedstawia tam wszystko. No. Dobra. Tak, tak, tak. Wchodźcie, wchodźcie. Konie tam ogarniamy i... Tak, konie przewiązane. No, wchodzicie z powrotem do pachnąc... Nie, wcale nie zatęchłego, ale pachnącego ziemią i ziołami wnętrza chaty zielarza. Widzicie też mort, która jak tylko wchodzicie od razu jakby... Była, siedziała przy stole i jadła coś z miski, jakiejś takiej drewnianej, wyciosanej z drewna. Widzicie, że jak was zobaczyła, podskoczyła i wycofała się do tyłu, do ściany. No Kaja do niej macha i tam uspokaja ją. Dobrze. Zresztą trzyma z daleka od Malwiny, tak by. No nie, ona raczej, mimo tego, że wiesz, że jesteś ty, a to nadal widzicie, że jest raczej speszona z całą sytuacją. Okej. Okay. Ja trzymam dystans do niej. Nie odzywam się na razie. To nie. Które? Dobra, jedziemy. Jest najlepszy, nie mamy lepszego. Dobra. No to... jak ty tam Kae do niej podchodzisz, to ona trochę szeptem, trochę zerkając na twoich towarzyszy, to co dalej? Na razie musimy pokazać zielarza, spokojnie, jedz sobie. I patrzy jakby na was, chłopaki. Ona raczej już nie je, ale nadal patrzy się z przerażeniem na całą sytuację. Zielarz tam coś, no opiekowałem się. Jedzenie, zioła. No ale... jest problem. Jaki problem? To jest zmiennokształtny, kurwa. Tego mi nie powiedziałaś. Chora jest, nie wiedziałem, o co jest. Tak, akurat, już widzę. To jak to się leczy, lepiej powiedz. Nie. Łeb się ucina, tak się leczy. Tego już próbowaliśmy. Żałosne. I widzicie, jak ona tam... pada na łóżko i zaczyna cicho szlochać. Dobrze, panie Rolf, to od jutra i tak nie będzie pański problem. Tak, umawialiśmy się na tą jedną noc. Bardzo dziękujemy za pomoc, oczywiście. Dziękuję. Patrzy na was wymownie i robi taki gest ręką jakby. Tak, to ile za te zioła i za posiłek jesteśmy winni? Rundżal miałby mi tu być. Gdzie mój rundżal? A właśnie, co do tego rundżalu to... Dostawa się wydłuża. Niestety trzeba go zaprowadzić. To mój język też się wydłuża wtedy. Ale nie przyszliśmy z pustymi rękoma, panie Rol. Nie, w żadnym wypadku. O, mamy coś, co ten język zwiąże na bardzo długo. Grozisz mi? Nie, to miała być taka... Rośliny w ziołach, kiedy to powiedział, ma... Jezu, rośliny w ziołach, co ja powiedziałem. Zioła w doniczkach porozstawiane po całym tym... po całej chatce zaszeleściły groźnie, kiedy to powiedział. O, to w żadnym wypadku nie była groźba, to była zachęta. Zaproszenie. Do tego, co mamy. Frywolna gra słów. No, to co macie? Co niby takie dobre, jak Rundżal jest? Mamy wiele. Wincencie? Proszę się rozsiąść. Zaczniemy od czegoś. Postoję. Oczywiście. Dawaj, co masz. Ale... Wyciąga swoją wielką łapę, brudną od ziemi. Widzisz, że ma takie długie paznokcie, których ewidentnie nie obcina, bo nimi po prostu kopie. Powoli, po kolei. Wyjmuję wódkę najpierw. Dobrą wódkę. Może na rozgrzanie.
bierze ją od ciebie z ręki. Przegląda się w tym. Przegląda ją w tym. W świetle i może być. Odkręca. Wyciąga korek zębami i widzicie, że wlewa do tej machiny do bimbru tam. Butelkę odstawia. Co jeszcze masz? Dobrze, więc to będziesz wszystkie je tak aplikował do tej maszyny, czy się nie napijemy taki razem? Taki sikacz to trzeba wzmocnić, ale coś niby mocnego macie. To jest z twoich rodzinnych stron, Malwinie, z tego co słyszałem. To z Eberonu aż. Nie zdradzaj gościa specjalnego dzisiejszego wieczoru. Ach, przepraszam. To jeszcze to wino mieliśmy. Może właśnie. Zanim przyjdziemy, przepraszam, ale tak jak i pan, jesteśmy ludźmi kultury. Doceniamy dobry trunek. Zacznijmy więc od tego. Wyciągam wino. Magiczne wino. Okej. Okay. To on tak. Nie przekazuję mu go od razu, tylko. Jasne. No tak. Wino. Odkorkowuję je. Może być wino. Dobra, to w momencie, kiedy odkorkowujesz wino. Panie i panowie! Kiedy tylko pierwsza nuta pada. Tak. Witamy państwa bardzo serdecznie na prezentacji najznamietniejszych trunków, jakie ma do zaoferowania Eberon. Ale nie tylko, ponieważ nasz przekrój osobistości, które dziś zgromadziliśmy pod tą strzechą, jest o wiele, 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 wiele szerszy. Tak jak dzisiejsze poszerzenie palet smakowych naszych degustatorów, którymi są. I pokazuje na Vincenta. Tak? Wielce zasłużony badacz. Oczywiście. Dziękuję, Malwinie. Vincentus Schulzinor. Z dalekiego kraju, na dalekiej planecie. Musisz mnie ostrzegać. Trzy, dwa, jeden. Odlicza Malwin. Ton! Rozkładam ramiona w geście powitania. Tak. Zielarz jest oszołomiony, nie wiem, co się kurwa dzieje. Butla, kurna, zaczęła grać. Widzicie, jak ta po prostu wino tak jakby... Ono jakby wyparowywało bardzo szybko. I wydaje... I ta muzyka gra po prostu prosto. Ale nie ubywa go. Ubywa, ale powoli. Okej. Okay. Dobra, biorę już to wino. Łapię to wino od razu i szukam czegoś, gdzie mogę je nalać. Jest jakiś kufel tam. Taki drewniany, możesz nalać. Okej, okay, polewam. Czekaj, bo to mega... Szkoda, nie mogę przyspieszyć tej muzyki, ale jak przelewasz, to muzyka robi przez chwilę, przyspiesza. Tak, troszkę polewam ten. Tak, kropla spada. Oczywiście trzymam umiejętnie butelkę, żeby się nie ulało. Tak, kropla spadła, to był odgłos takiego upadającego instrumentu muzycznego gdzieś tam. Vincentusie, pamiętaj, by nie wylać do końca, bo muszę przedstawić pozostałych członków naszej dzisiejszej degustacji. Zdecydowanie. I jest z nami również panna Kae, piratka z GIF. I ona robi taki taniec po prostu, taki wiecie, nogami. Skradła już tysiące złota w całej wszechdziczy, ale również niejedno serce. Wszyscy w tej sali zachowajcie z wyjątkową ostrożność, ponieważ następni możecie być wy. Gdyby taki hum. Tylko samo wysyła. I tańczy dalej z nogami, stuka. Malwin robi obrót kolejny. A Vincentusie, polewaj dalej! Polewaj dalej! Oczywiście. Polewam. Ale ty polewasz muzyczne wino, tak? Tak, ale nie do końca. Okej.
Jest z nami również. Jest głośniej. Jest z nami również. O. Pokazuję na Gareta. Joe! MacGarrett! Czwarty! Nieustraszony wojownik, który nadział na swój ogromny młot bojowy nie jednego stwora, ale dziś dziabnie co innego. O adamantowej głowie i no cóż, przeżyłem niezliczone morza rumdżalu, wypiłem i żyję. Tak, przeżył. Oraz będę ja skromny narrator całego przedsięwzięcia. A raczej demiurg tej uczty. Kopytko. Marcin Kopytko. Drogi przyjacielu, zakosztuj wręcz więc naszego wina, gdyż potem przejdziemy do gwoździa programu. Dobra. Muzyka. Ta muzyka wróciła. Co masz do on? Dobra, więc są rozumiem, pięć porcji wina nalanych, tak? Tak, tak. No dobra, to całą butelkę musiałeś wylać. Pięć kieliszków. Tak. Chciałbym, żeby coś zostało do grania na później, ale... No nie, no jak pięciu osobom polewasz. Dobra, polałem. Tego się nie da wypić, bo to wyparowuje, zanim dotrze do ust, bo gra muzyka. Wiesz, jakby próbujesz to przechylić, no ale to... To trzeba faworyzować. Zmieniasz się w nuty. Okej. Spadnie. To należy wdychać. Panie Rufusie, tak? I tak pokazujemy, że wdychamy, tak, żeby... Wdychacie i... Tak prawdziwy koneser. Przez chwilę ta muzyka gra wam po prostu prosto w mózgu. Ktoś tam kichnął i to był odgłos, jakby ktoś tak w taką tubę, wiesz, trąbnął. No ale dobra. No. I gwóźdź programu jeszcze teraz. Czy to klepie w ogóle? Nie, znaczy jest dziwne uczucie, jakby wam grała orkiestra na podniebieniu. Jest to dobra podkładka. Jest to takie uczucie, jak jesteście na koncercie, jest dobry bas i to czujesz jego w klacie. O kurwa, zajebiste. To teraz czujecie po prostu klaunową muzykę prosto w czaszce. No, to teraz przechodzimy do... Czyli w końcu jej nie słychać. Tak, ją czuć bardziej. To przechodzimy do głównego dania. Oczywiście. Klejnotów w koronie bimbrowniczego stworzenia. Tak. Opowiedz Malwinie o tym cudownym trunku. Co Marcinie? Marcinie. Marcinie. Oczywiście. Pozwólcie, że zagram pewną nutę. Pewnego razu młody Eberończyk prosto z Onder zawędrował nieco głębiej w puszczę, niż by się spodziewał. Jego zazwyczaj zaznajomiona ścieżka płynąca pomiędzy morzem krzewów, tak jakby zaczęła zawijać się za drzewem. Lecz gdy za nie wszedł, zakręt kontynuował. Zdawał się być w perpetuum zakrętomile, jak mawiają niektórzy. Ale to nie wszystko. Nagle, gdy postanowił zawrócić, okazało się, że zachęt zniknął, a ścieżka prowadziła prosto w dół wzgórza.
lecz na samym końcu tego wzgórza dostrzegł światło. Jasno-zielona, wpadająca w błękit zorza zdawała się rozświetlać tafle jeziora. Młody Bechończyk zbliżył się do niej. I cóż, to co zobaczył, a może raczej usłyszał, to była najpiękniejszy odgłos, jaki go doświadczył w życiu. Usłyszał małe wróżki, które latały nad taflą jeziora. Jezior. I jakby wołały do niego. Wołały do niego. Napij się, kolego. Napij się. Napij. Wołały. Napij się. Wołały. Grzybowica. Grzybowica. Do niej prowadzi każda ulica. Grzybowica. Grzybowica. Odkręć, a wyprostuje się każdy zakręt. Grzybowica. Do niej prowadzi każda ulica. To grzybowica. Podaję. Dobra. Z namaszczeniem. Odbiło mu się trochę tym winem. Muzyka przez chwilę klaunia zagrała. On tak patrzy po was. Nie wie, co się kurwa właśnie odpierdoliło. No ale bierze, znaczy nalałeś mu, Vincent? Oczywiście, że tak. Dobra, podczas no tego to... myślę, że on dostał po prostu to wino. Tak. Był cały show świetlny razem z tym, z kamyczkami. Dobra, no to które... trzyma ten tam nalaną porcję. Popatrzył, wzruszył ramionami. Siup! Do mordy. I leży na ziemi. Sprawdzam mu puls. Czekaj. Sprawdzam, czy nie potrzebuje pomocy. Jest po prostu niesamowicie pijany, ale żywy. Dobrze. Vincencie. Zostawiamy ci całą butelkę. Nie. Nie wiem, czy wam dać za to inspirację, ale jak będę wam dawał za coś czy takiego... ukarać nas? Nie, właśnie, nie wiem. Nie, Kubie trzeba, Kubie warto. Piszcie sobie tak. A, dziękuję. Nie no, wszyscy, bo tutaj cała... Wszyscy. To był zespół dziękuję. Trefny trefl degustator. Degustacje. Sommelier. Wiemy, na czym dorobiliśmy się w pandemię. Dobra. Zielasz leży. Widzicie, że po prostu oczy mu się wywróciły na drugą stronę i coś tam mamrocze. Dobra, będzie żył. I jedyne, co przerywa teraz już niezręczną ciszę, to ciche łukanie kili mord w rogu. Jak ona wygląda po tej całej sytuacji? Jest przerażona. Nie wie, co się tu odpierdala kompletnie. Dobra, Kila. Słuchaj, to jest Malwin. Nie, zwany Józef, to jest Malwin. Możesz się z nami przywitać i nie wiem, od początku możemy wszystko zacząć naszą znajomość, bo chyba coś nam nie wyszło przy pierwszym spotkaniu. Dobra, no ona skuliła się w rogu na tym łóżku. Nie wie, jak zareagować na to, co zobaczyła. I tylko... Mówi, że nawet nie wie, co odpowiedzieć. Słuchaj, szukamy Sydów Masywu, prawda? I ona patrzy na was. Widzisz, że się wzdrygnęła, kiedy powiedziałaś ten tytuł. I... Ale...
Nie wiem, chyba oni szukają was. No. A ty im pomogłaś? Zacznijmy od początku. O co chodzi z tym wszystkim? Ten list. Wytłumacz mi, o co chodzi. I ona... Nie wie, jak się dokładnie zachować, ale... Nie wiem, czy powinnam wam mówić. Jesteś nam winna... Nie wiem, nic wam nie jestem winna. No, słuchaj, mogli cię złapać i już być wisiała tak, teraz. Już mnie przekleli. Jeżeli nie oni, to... To szeryf. Gdzie mam się podziać? Nie mam już domu, nie mam gdzie wracać i... Nie mam nic. Wszyscy wiedzą, że jesteś przeklęta, czy... No wiedzą, nie, że to ty? No co mam zrobić? Słuchaj, tak szukamy leku z pewnych powodów, widzisz, więc... Widzisz, jak patrzy na swoją rękę i widzisz, jak przez chwilę jakby przeszło jakieś drgnięcie przez nią. Widzisz, że na chwilę jakby taki puls zmiany kształtu przez jedną z dłoni, kiedy na chwilę szpony się po prostu wydłużyły, a potem zniknęły i ona... Ja nawet nie umiem tego powstrzymać do końca. W jakie noce się to dzieje? Nie wiem, pierwszy raz. No to zacznijmy od początku. To niezła pomoc. Tak będzie najłatwiej. O co chodzi z tym listem? No... Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, kim ty jesteś. Wyglądasz jak Józef. Nawet brzmisz jak on, ale... Ale rozumiem, że nim nie jesteś. Nie okłamałem cię za pierwszym razem i myślałem, że to będzie najbardziej sprawiedliwe. Ale jak widać, to nic nie znaczyło. No, Józef nie żyje i... To trudno wytłumaczyć. I ona, jak to mówisz, to ona... O nie! Jak to możliwe? To kim ty jesteś? Jestem Malwin. Malwin Olin i... Nie za bardzo pamiętam cokolwiek na temat Józefa. Więc chciałbym, żebyś ty wytłumaczyła bardziej mi niż... Ja tobie cokolwiek. A co ja teraz zrobię? Zabiliście go. On obiecał, że mnie odczaruje, jeżeli... Nie no, nie zabiliśmy Józefa, co ty? Nie Józefa, tego potwora. A, obiecał, że cię odczaruje. Czekaj. Jeżeli... Czyli mógł cię odczarować? Myślisz, że mógł cię odczarować? W jaki sposób powiedział? Miałby to zrobić? Nie wiem. Tak patrzę. Zjawili się tu parę dni temu. Pytali o Józefa. Wiedziałam, że wypuszczono go ze Spelljammera, ale... Nie. I wiedziałam, że też, że uciekł z więzienia. No, oczywiście, że przyszli od razu do mnie. Nie, Kilo. Józef nie opuścił Spelljammera. Nie rozumiem. Nie chcę tego rozumieć. Mówię wam tylko, co się wydarzyło. No dobrze. Melkor wie, że byliśmy dla siebie bardzo ważni i po prostu próbował to wykorzystać. Ja obiecał, że jeśli ten potwór, ten dzik, obiecał, że jeśli wskaże wam Józefa, to mnie odczaruje. Ale to nie on cię zaczarował wcześniej? Mieli jakąś taką szczękę i pokazuje drugą rękę, którą ma zabandażowaną i zamknęli. Znaczy, ona mnie ugryzła, nie wiem. Vincent odchodzi na bok. Znajduje płaską powierzchnię. Vincent znajduje stół. Vincent zawsze wyjdzie, jest stół. Jest tam stół. Przesuwasz
nieprzytomnego zielarza. Wyjmuję perłę i pióro oraz strzykawkę. Rozpoczynam rytuał. Rytuał. Tak. No dobra, to na 10 minut jesteś wyłączony z zabawy. Mm. No to Vincent, widzicie, że Vincent przyłożył sobie tą perłę do czoła. Jego czułki zaczęły macać strzykawkę. Dobrze, to Ilo, z tego co mówisz, klucz do odczarowania cię jest u Melkora. Nie wiem, może. Gdzieś w kryjówce synów masywu. Dlatego musisz nam powiedzieć wszystko, co o nich wiesz. Byłaś blisko z Józefem, więc zakładam, że coś wiesz. I ten. Kiedy Vincent, kiedy ty wyjmujesz tam tą szczykawkę, ją tam kładziesz na stole, widzicie, jak po prostu oczy jej się zaświeciły. I ona skacze do tej strzykawki, próbuje ją ci wyrwać. O kurwa, no to ja, okay. Ja się na nią rzucam. I ona po prostu, widzisz, jedna ręka zmienia się po prostu w rękę bestii. Próbuję i czujesz, że cię po prostu do ściany. Okej, wyciągam rapier i mówię, że ją zamorduję, jeśli teraz to zrobi. Intimidation. To była jedna strzykawka, tak? Z tym... Tak. Mhm. Okay. Czy ona złapała tę strzykawkę, czy nie? Nie, na razie próbuję. Znaczy okay. jest akcja, więc. Z disadvantage'em. Tak, bo jesteś zmęczony. Jeden, super, fajnie. Dobra, nawet ci nie usłyszała. Vincent, zdawaj siłę, kiedy ona próbuje ci to wyrwać. Okej. Okay. Wołam tego. Wiktora. Jasne. I śluza. Śluz też. Atakuje ją. Kiedy to się ale dzieje. Ale ty zdajesz siłę najpierw. Dobra, jasne. Czekaj, może... Kurde. Kurwa mać. Nie, jestem kurwa, nie złapałem mnie, jakby nie... 4. 4? Nie jesteś w stanie się jej oprzeć. Jest nieludzko silna. Po prostu jej... Ma jedną rękę, ma po prostu przemienioną. Do ściany cię bez problemu. I chwyta tą strzykawkę, która jest na stole. Czy ja, jako że mam wyciągnięty rapier, mogę ją po prostu dźgnąć? Możesz. Robię to. A ja w tym samym czasie chcę rzucić na nią command. Dobra. Wszystko dzieje się naraz. W takim razie zaczynamy. Malvin, atakuj. To bez disadvantage'a, nie? Tak. Naprawdę? Używam inspiracji. Nie, o kurwa. Proszę bardzo. Damn. Co się z tą kością dzieje? Wszystkie 20 zużyłem dzisiaj. Proste. No, chyba tak. 14 plus 20, tak? Do 20. Trafienia. Do trafienia, dobrze. Plus 19 do trafienia, przepraszam. Dobra, trafiasz, rzucaj obrażenia. No, lethal czy lethal walisz? Atakuje Wiktorem. Tak. Oraz śluzem. Jasne. Melee weapon attack. Śluz może walczyć? Tak, może walczyć, ale... 5. Wpadło mi jeden, ale przerzucam. Używam inspiracji. Ja 5 inspiracji teraz. 3? Kurwa, co się dzieje? 9. Jesteś przypięty do ściany, nie będzie łatwo. W sensie, nie, bo mówię o tym, o Wiktorze, nie? 9 dostałem. Tak, wiem o co. No to nie, trudno ci też mu wydać rozkaz. Okej. Wiktor 9, natomiast homunculus... Może atakować. Może, ma force strike. Range weapon atak ma. Dobra. Artificer. Force strike, range weapon attack, force damage. Dobra, no może okay. Strzelić magią. Tak, czyli spell attack modifier plus ten, czyli to będzie mój... Boże.
Kurwa, 12? No, trafia. Okej, okay, uff. Przynajmniej... Obrażenia. Kurwa, uff, tak jestem. 1d4. Plus 2. O Boże. 5. 5, okej. Okay. To jest 10 damage'a łącznie od nas dostaje. Dobra. Malwin, ty jak dzigasz ją swoim rapierem, on się po prostu wygina o jej skórę, nie będąc w stanie jej przebić. Nawet jeśli jest nieprzemieniona? Mhm. I... O, to może to też jest... To plus. A, no dobra, no i pocisk z tego, z homunculusa trafia ją gdzieś, ale za mało obrażeń, żeby jeszcze w ogóle na to zwróciła uwagę. I jeszcze command. Command. Let's go. Czyli, proszę, proszę, proszę. To muszę się mechanicznie dopytać. Bo tu jest na przykład, że mogę powiedzieć stop i wtedy nie rusza się i nie wykonuje akcji. To można wtedy jej po prostu wyjąć tą fiolkę z dłoni. No raczej tak. Następna osoba. Bo też mogę po prostu powiedzieć daj i wyciągnąć rękę. Tak możesz zrobić. Dobra. W takim możesz razie... zrobić oddaj albo zostaw, rzuć to, nie wiem, cokolwiek. No właśnie nie chcę rzuć, żeby się nie rozbiło. Dobra, chcę wyciągnąć rękę i żeby mi to przekazała. Dobra. Także rzucam mój command. Płonął dotąd powiedzmy... tak jak te wzory obejmują moją broń przy Divine Strike, to tak teraz moje przedramię oplata podobny wzór. Moje oczy błyszczą i mówię, spętujecie słowem taksis, daj to. I dobra. Chcę, żeby mi to oddała. I co musi zdać? Wisdom przeciwko mojej 14. Dobra. Boże. Wisdom. Dobra. Rapier Gareta po prostu wygiął. Rapier Malwina po prostu tylko o jej skórę. Mały pocisk po prostu magii skoncentrowanej wystrzelił z homunculusa i uderzył ją gdzieś w ramię, które trzyma teraz Vincenta po prostu do ściany przyczepione. Przyciśnięte. Widzicie, chwyta tą strzykawkę i nagle ty, Vincencie, widzisz czerwony błysk w jej oczach. Puszcza cię, odwraca się i kładzie strzykawkę na ręce Gareta. O kurwa. Ja krzyczę do Kae. Kae, siedź! Nie zabija. Kae się nie rusza. Kae jakby w ogóle nie atakowała. A, sieć, dobrze. Słowo sieć. No właśnie chciałem to zrobić, słyszałem. No myślałem, bo tak powiedziałeś sieć, mówię, dobra, to będę siedzieć. Bo dlatego powtarzam, bo zorientowałem się, że to brzmi dwuznacznie. Kae siadł. Dobra, to Kae wyciąga sieć i rzuca, zarzuca na ten. Dobra, atakuj. Ile? Rzucasz atak, jeśli trafi, to ona jest restrained. To jest 11 plus, już sobie zapisałem tutaj neta, plus 6, czyli Boże, 17 dawaj, będzie. 17 trafia. Kurwa, po prostu Kae rzuca siecią nad Garetem i nad Vincentem, ona po prostu oplątuje teraz jakby unieruchomioną magią Gareta Kile i ona, widzisz, odzyskuje świadomość i zaczyna się szamotać i pada na ziemię, przewraca się, kiedy jest spętana i słyszycie, jak krzyczy do was, dajcie mi to! Proszę! Czy to jest lek? Skąd to wiesz? Skąd ty to wiesz? Widziałam, jak mi to pokazywał! Okej, okay, biorę od Gareta strzygawkę, jeśli mi daje. Daję. Możemy to podzielić na dwie osoby, czy coś? Robię od razu Identify, chcę się dowiedzieć, co robi, ile czego trzeba użyć. Dobra, używasz spell slot. Tak, jakby chuj. Dobra, no to perła pęka w twoich rękach. Malwin, ty coś chciałeś jeszcze powiedzieć? Ja chciałem w międzyczasie, że jakby dbam o to, żeby ona się nie uwolniła z tej sieci, bo nie wiem, jak to działa. Dobra, no to na razie jest spętana. Okay. Jeżeli chcecie, no możecie ją spróbować przygnieść do ziemi. Graplować może ją. Okay. Dobra, obezwładniacie ją, już tak, nie bawmy się aż tak bardzo w fight tutaj, nie? No.
Po prostu wolę to. Wincencie, strzykawka, którą trzymasz w ręku, mieści w sobie łzy Malara. Jest to jedna z niewielu substancji we wszechświecie, które są w stanie usunąć klątwę lykantropii, jeżeli zostaną podane przed pierwszą pełnią od zakażenia. A, okej. Czyli to już jest po fakcie. Przed pierwszą pełnią od zakażenia. Czekaj, nie było pełni. No ale ona się przemieniła, czy ona się nie przemieniła podczas pełni, czy ona się przemieniła, bo on... On ją przemieniał, a nie wiemy tego w sumie. Nie wiemy tego w sumie. Widziałeś, czy wiemy, czy była pełnia? Ale Wincent, nie, dobra. Wczoraj się biliście, kiedy się przemieniła, nie było pełni. Mhm. Wczoraj, ale kiedy się przemieniła, nie wiadomo. Dobra, czy Wincent wie, kiedy przemieniają się po raz pierwszy? Musi to być pełnia, prawda? Tak, musi to być pełnia, czyli pełna korona Irsombry musi być widoczna na nieboskłonie w nocy. Dla niej jest już za późno. Malwin, jesteś gotowy? Znaczy, na pewno jest tak, za późno, wiemy? Tak, strzelaj. Vincent, deception. Dobrze. No to Kaja się pyta, jak to za późno? To kiedy on cię zatruł? Mów i mówi do Kiri. 1K krytyczna. Vincent kłamie. Czujecie to od razu. On po prostu chce żądzy krwi. Kłamie w chuj. To się po prostu dało wyczuć od niego. Vincent? Okej, dobra. Okej, no to jak Vincent to mówi, to ja mówię to samo, co powiedziałem przed chwilą. Jestem gotowy. Okej. Ale ile tam jest, jakby tych wiemy, ile razy można tego użyć? Czy to jest jedno? Jedno tylko. Okej. Podchodzę do Malwina i wstrzykuję mu strzykawkę z antidotum. To ona, nie, co wy robicie, nie! Czujecie, jak po prostu pod waszymi ciałami ona zaczyna się szamotać. Gareth, masz te kule? Nie będziemy jej zabijać. Zaczyna się przemieniać. Okej. Tylko skończyłem wciskać strzykawkę. Dobra, kto ją trzyma, przypomnijcie mi. Kaja ją trzyma z Garethem? Ja z teraz Malwinem. Musiałem puścić, bo... A, no to Kaja trzyma. Dobra, Kaja, zdawaj siłę, kiedy ona po prostu zmienia się w tego. Dwa... Zużyję inspirację. Ale rzuty okropne. Ten, 17 plus 2 z siły, czyli 19. 19. Równo. Nie udaje, ale jest bardzo ciężko. Okay. Ty po prostu, ona wstaje, ale ty ją cały czas trzymasz po prostu spiętą. Ale ona już po prostu stoi i jest po prostu 2/3 w przemianę. To jeszcze Kaja krzyczy, może dajcie jej to, a Malwina jeszcze skombinujemy drugą czy coś. Kaja trochę jest późno. Taka, wiesz. Za późno. Wyciągam kuszę. Mm-hmm. Jestem oddalony, strzelam w jej. Vincent. Strzelam. Dobra. Próbuję przeszkodzić Vincentowi. Okej. Okay. Dobra. Kurde, co to będzie w takim razie? W jaki sposób próbujesz mu przeszkodzić? Próbuję przekierować kuszę, strzał. Dobra, no to siła, miejsce. Jak próbujesz go pchnąć. Vincent, opierasz się? Tak. Dobra. Opieraj się. Ja nie. Dobra. Ja. Siła w kościele. Czy atletyka Malwin, może być? Ty dziwnie się czujesz, kiedy to igła wybiła. Czy mogę coś zrobić jeszcze? Czujesz, że powoli tracisz przytomność, ale tak, możesz coś jeszcze bonus, zrobić. Bo to jest na bonus akcję. Okay, na razie nie ma kombatu. Okej. Unsettling words na Garetha rzucam. Okej. Okay. Odejmuję z jego wyniku. A ty, Gareth, pamiętaj, że masz zmęczenie. Dobra, co mówisz? O kurwa mać, co ja mu mówię? Okej, wiem, co mu mówię. Zastanów się, Garethie. Ona już jest jednymi z nich. Zdradziła nas. Dobra. Gareth, chcesz czy nie, w jakiś sposób trafia to do ciebie i rzucasz D4 i
odejmujesz od swojego wyniku. Dobra, czyli na tak, razie tak to działa. Dobrze powiedziałem. Kuba? As a bonus action you can expend one of your bardic inspirations and choose one creature. Ja rzucam tą inspirację, ile odejmę mu. Odejmujesz D6 od tak. jego rzutu. Dobra, sorry, pomyliłem się. A to, że się szarpie z Vincentem, to będzie rzut na atletykę czy czystą siłę? Atletyka. Dobra, okay. To w atletyce mam profkę, czyli plus 3 będzie. God damn it. Ale jestem zmęczony. Minus 2. Okej, minus 2, bo jest ten. Okay. Pierwszy był 17, ale drugi jest 2. 2. Okej. Zeruje się kość. Ile Vincent? 15. Dobra, Gareth, ruszasz w kierunku Vincenta, kiedy widzisz, że on celuje w kile. Próbujesz go przepchnąć, ale próbujesz go po prostu popchnąć, żeby nie trafił. I widzisz, jak wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. On... jesteś zmęczony. Ta noc była ciężka. Też tak. Ta sytuacja jest paraliżująca wręcz. I ty po prostu odbijasz się o niego. On stoi sztywny, gotowy to zrobić. Vincencie, opisz, jak zabijasz kile. Bez wahania, gdy tylko kusza zostaje wyciągnięta spod mojego tobołka, wystrzeliwuję bełt prosto w jej głowę. Dokonuję egzekucji. Dobra. Chcę jak najszybciej zakończyć jej horror. Dobra. Horror, który nas spotkał. Nie, to jest... No macie spętaną osobę. Ona nie jest w stanie unikać ani się bronić. Zakładamy, że po prostu dokonujesz egzekucji. Jest tylko świst twojej kuszy i głuche uderzenie niczym kokosa prosto w czoło. Kae, ty czujesz, że kila zwiotczała w twoim uścisku. Oczy jej się robią zakrwawione, czerwone, odwracają się do góry i po prostu pada nieruchoma na ziemię przed wami. Mordercy! Powinienem oddać wasze dusze Gaelowi. Wiktor stoi między mną a Garethem. Rozpierdalam mieszkanie, robi table flip po prostu. Gareth? Rzucaj na wisdom, proszę. Dobra. Saving throw, czy po prostu... Saving throw. Dobra. To będzie. Naprawdę nie było innego wyjścia. Bo jestem zmęczony. A nie, saving throw się nie liczył nie, do tego. Nie liczą się. Nie. To będzie 12. 12. Poczułeś żądzę. Żądzę zemsty na dwóch mordercach, którzy właśnie zabili kobietę na twoich oczach. Bezbronną, niewinną, obróconą przeciwko wam, owszem, ale nie ze swojej woli, tylko z woli synów masywu. Ludzi, których przyrzekłeś zniszczyć, ale teraz już nie do końca wiesz, czy twoi towarzysze nie są po prostu tak samo źli jak oni. Po prostu widzicie, jak oczy Garetha błysnęły czerwienią. Młot w jego ręku nagle rozświetla się czerwonym ogniem i widzicie, że zamiast niego jest teraz ostrze o ściętym końcu i z czaszką zamiast głowni. Sanctuary. Dobra, Gareth, czujesz, że jak robi się źle, czujesz się, po prostu odpływa powoli twoja świadomość. Okay. Coś wkrada się do twojego umysłu. Czego nie rozumiesz? Co robisz? Co robię? My możemy coś robić, czy jeszcze? Na razie jeszcze Gareth. Okej, okay. Dobra. Znaczy już jestem tak jakby przysiągnięty tą rządzą odwetu na nich. Tak, ale, ale możesz się jeszcze opierać, jeśli chcesz. Mimo, że to są właśnie... Okej, okay, ponieważ sam Gareth nie chciał ich pozabijać, więc... Kurde, chyba nie mogę rzucić Protection from Good and Evil, bo nie mam komponentu. Ja na ciebie chcę właśnie rzucić, więc... Dobra, najpierw Gareth, czy się oprzesz woli Gaela. O kurwa.
Tak, jeszcze na tym etapie próbuję się mu oprzeć. Dobra, mimo wisdom, że... wisdom saving. Dobra, okej. Okay. Czekajcie, poczekaj, zanim rzucisz. Podgłośnij, proszę, tamtego Kenku. Dobra, dajesz. Siedemnaście. Dobrze. Gael już się rwie do roboty. Już po prostu... Sorry, Roch, a mogę zamiast tego zadeklarować, że przez to, że zdałem test, to X to zaatakuje, ale zadeklaruje non-lethal, że tak, wiesz, zmieniam w ostatniej... Możesz ich po prostu... Znaczy, odzyskujesz kontrolę. Dobra. Teraz jesteś Garethem. Po prostu ich bijesz. Ale nadal możesz podjąć decyzję jako Gareth. Pierdol po prostu. Tak, to deklaruję to w ten sposób, że tak jak już Gael chciał zrobić zamach na cięcie na Vincenta, to tak jakby zmieniam położenie miecza i próbuję go tak, ale płazem walnąć w mordę. Okej. Okay. To na atak rzucasz? Tak. Shield. A, to w reakcji jest, tak? W reakcji, tak. W reakcji. Nice. O ja pierdolę. 18. Wchodzi. Jeśli ten, ale... Trafiasz go, no wrzucaj obrażenia z... jak z Greatsworda. A czyli shield? 2d6. A co z shieldem? Shield no, przebija. Dodajesz. A, ten, a nie. Jest ten, czekaj. Aha, bo to no, jest... Ja także dodajesz 5. AC. Sorry, bo ja już policzyłem. Czyli mam... Ile to było? 18. 20 mam. Dobra, a, czyli... Nice. Sorry, źle policzyłem. Dobra. 15 plus 5. Gael zaiskrzył tylko o tarczę Vincenta, kiedy ten przyzwał magiczną tarczę. Zaczynam się cofać. Jestem przerażony. Gael łapie jakby za ramię Garethowi. Gareth! Okej, Malvin resztkami chyba jeszcze... w ogóle jaźni. Mówi Gareth, nie pamiętasz, że sam musiałeś podjąć ciężką decyzję, by ratować bliższych sobie. I zamilcz, samolubny dziadzie. Napluliście na wszystko, co wierzyłem. Czemu się poświęciłem? Ciesz się, że... Nie skończę twojej męki tu i teraz. Gdyby nie Kael, Vincent, masz przejebany ty. Owadzie bez kręgosłupa. Fizycznego i moralnego też. The fuck? Ale zły po prostu... Dziecko. Ciesz się, że w ogóle wyraziłem wolę, by oprzeć się woli Gaela. Nie wiem, co mnie za to spotka. Wisisz mi. Przysługę. Kurwiony odchodzę, robię tego table flipa i... Tak, nie, tam jeszcze po prostu kopnąłeś coś po drodze. I chcę się zająć ciałem tamtej. To co robisz z tym ciałem? Tak, Kaja ci pomaga, jak chcesz, Kaja ściąga tamtą. Rozplątuję, rzucam tą sieć w kąt. Próbuję tym zwłokom nadać właśnie pozory jakiegoś takiego majestatu śmierci. Na prędko jakiś faun chce wykombinować. Nie wiem, czy tam ma jakiś koc, obrus, cokolwiek. Jeśli nie, to swój płaszcz na nią zarzucam. I nie wiem, czy... Nie, na ten sermon mnie nie stać. I tyle. O, stawiam jeszcze świeczkę przy niej i taumaturgią zapalam ją na czerwony płomień. Czerwony jak karmazynowe ostrze Gaela. Mm-hmm. I robiąc to, też ją wynoszę i kopię grób dla niej. No Kaja ci pomaga, jak chcesz szczególnie. Gdzie kopiecie ten grób? Tam, gdzie ziemia jest miękka. Gdzieś za domem zielarza. Okej. Okay. Musimy jakimś tym zasypać wapnem, żeby zwierzęta nie wyżarły. Szukamy czegoś u zielarza. Na pewno ma jakiś wapno, coś takiego. Dobra. Czyli próbujecie zakopać ciało w tym u zielarza w ogrodzie?
Mhm. No może kawałek dalej, co? Tak, może nie w ogrodzie, kawałek dalej. To będzie trudne do wytłumaczenia po tym zgonie jego. Kurde, on po prostu się obudzi i... I co ja zrobiłem? Dobra. Musicie powiedzieć, gdzie to ciało chowacie. To jest ważne. Okej. No to może Kaja jakiś robi rekonesans, gdzie najlepiej zakopać, żeby zwierzęta tego szybko nie... Albo żeby to nie było miejsce takie podejrzane, nie? Gdzieś, gdzieś na uboczu bym powiedział. Dobra, to sądzę, bo to jest konspiracyjne takie, bardziej niż survival. No to w tym momencie próbujecie ukryć ciało, nie? Czyli ja bym powiedział, że to jest jak investigation bardziej. Okay. Dobra. No bo to jest odwrotność investigation. Znaczy pytanie, czy my chcemy ukryć ciało, czy my chcemy po prostu zrobić grób. Jeżeli tak, nie chcecie go chować, tylko chcecie tam, gdzie jest ziemia, no to będzie, ale będzie na widoku. Bo nie wiem, jaki Gareth ma sens. Czy chce zrobić taki, że stawi, nie wiem, tabliczkę, że zmarła i tyle? Nie, raczej taki anonimowy grób, ale w takim miejscu, że... Ale że widać, że to grób, tak? Tak. Dobra. Raczej tak. Żeby on zapamiętał to miejsce. Może jakiś właśnie charakterystyczny punkt, troszkę oddalony od chatki. Pod jakimś drzewem, jest jedno może... takie miejsce. Jedno samotne drzewo. O, no, tak, o, tam. Dojedziemy tam, dobra. Tam. Dobra, czyli zanosicie ciało Kili pod samotne drzewo na ściętym wzgórzu. Mhm. I robicie grób tam, tak? W cieniu drzewa. Dobra. Tam, gdzie rośnie drzewo, musi być jakaś ziemia, bo tam musiało urosnąć drzewo, więc znajdujecie tam. Jest na tyle miękko, że jesteście w stanie kopać. No ale kopanie grobu trochę wam zajmie. To nie jest robota na chwilę. Gareth jest trochę jak w transie. Więc Gareth, ty tam... Właściwie to nie ma na czym kopać za bardzo. Na pewno miał jakiś ten szpadel, zielarz pod domem. No, więc... zabieracie łopatę od zielarza. No. Jakiś kilof pewnie. Tam może nie kilof, ale motykę. Razem kopiecie grób. I chciałbym, żeby Ikae... Kiedy wy to robicie, jesteś tam na wzgórzu i tam w pewnym momencie jakby... no wiesz, zmęczona, oparłaś się tą łopatę, przetarłaś czoło i spojrzałaś sobie po okolicy. Widzisz postać stojącą pod tą dziwną drewnianą wieżą. To wyciągam lunetę i się szybko ten... Widzisz postać kobiety opartą o framugę drzwi, która prowadzi do środka wieży, o długich, rozwiewanych teraz przez wiatr siwych włosach i błękitnej szacie ze srebrnymi gwiazdami, kiedy przygląda wam się i tak nonszalansko siedzi jakby tam oparta na werandzie tej wieży i nalewa sobie do kieliszka wina. I patrzy na was ostentacyjnie. I tutaj zakończymy dzisiejszą sesję. Nice, ale się węgierem skończyło. Ja mam tylko pytanie, czy Malwin stracił przytomność? Bo mówiłeś, że tak, podlatuje. Znaczy to nie jest taka, że po prostu jak takie... Nie wiem, czy ty to masz, ale niektórzy jak się pobiera krew, to na chwilę tak jakby kręci się w głowie. To jest bardziej coś w tym stylu. Dobra. To nie jest tak, że ty padasz. Dobra. No jakoś tak. Ja to mam w każdym czy innym razie, więc... Tak. Więc rozumiem, o co chodzi. Deklaruję, że dobra. Vincent pozostaje przy Malwinie, żeby go obserwować przez ten cały czas. Dobra. To ty, Vincent, jak widzisz, że rana przestaje puchnąć na jego, na jego nodze. I mówię tylko jeszcze... Nie było dla niej szans, była już martwa. Nie było szans na to, żeby go ratować. Zrobiłem to, co było trzeba. Deception. Zrobiłem to, co było trzeba, naprawdę. Deception na samego siebie. No, to jest... Nie, do mnie mówi. Znaczy, wiem. Okej, 12. 12. No jest tak, jak słyszysz, Malwinie, jakie to jest kłamstwo. Jeśli chcesz go insightować, to może. Nie, ja mam świadomość, że to kłamstwo, bo wcześniej już rzucił jedynkę. A, no tak, tak. W sensie, no, tak. Dobra, kończymy w takim razie dzisiejszą sesję.
Nice. To było. No, ale się. Kurde, no. Czy mogę naprawić spodnie mendingiem? Możesz. Okej. Okay.